Szanowni Państwo, minęła godzina 9, zatem otwieram 28. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skalinie. Przepraszam, zwołaną na dzień 31 stycznia 2018 roku. Stwierdzam, że na sali obrad mamy 19 radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Mamy więc kworum i Rada może podejmować uchwały. Pragnę również poinformować, że niniejsza sesja jest nagrywana i podlega upublicznieniu. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, to kto jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, ma uwagi do protokołu z 37. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie? Jeżeli nie, to kto jest za jego przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokół z 37. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, ma uwagi do protokołu z 10. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej? Jeżeli nie ma uwag, to kto jest za jego przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokół z 10. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie został przyjęty jednogłośnie przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Czy Państwo radni mają pytania do pisemnej informacji pana burmistrza o realizacji uchwał podjętych w 4. kwartale 2017 roku? Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Bylica. Panie przewodniczący, szanowna rado, panowie burmistrzowie. Mam pytanie do pana burmistrza Żuga. Jak wygląda realizacja tego projektu Laocarp, czyli autobus elektryczny? Panie burmistrzu. Dzień dobry, witam Państwa. To jest, tak jak już wielokrotnie mówiłem, projekt podzielony na 3 lata w tym roku. To, co przed nami, to kwestia badań, analiz i jakby wymyślenia, jak ten autobus ma funkcjonować. W tym momencie jest przygotowywane postępowanie przetargowe, które jakby określi, wybierze wykonawcę, który będzie te badania prowadził. Ja nie ukrywam, że my też myślimy nie pod kątem samego projektu Low Carb, jeżeli chodzi o te analizy studyjne, ale w ogóle o całym systemie linii dowozowych do kolei. W związku z tym to będzie troszeczkę, powiedzmy, szerszy zakres. Pod koniec roku odbyło się spotkanie wszystkich partnerów. Niestety okazało się, że jedno z miast, czyli Salzburg, wycofał się z projektu. Ma tam jakieś swoje problemy. Jest poszukiwany nowy partner. No ale to jakby na nasz zakres realizacji projektu nie ma wpływu. Ja sądzę, że gdzieś w okolicach, myślę, że maja będziemy mieli ekspertów, tych konsultantów, którzy będą te badania wykonywać. No i to będzie proces, który potrwa, myślę, że do końca roku. Mniej więcej sądzę, że na koniec roku będzie jakby decyzja, w jakiej formie ostatecznie ten autobus będzie funkcjonował. Czyli czy to będzie zakup usługi, czy jakaś inna forma, o której wcześniej mówiłem. To w tym momencie dla nas, po naszych jakichś wstępnych analizach, wydaje się najsensowniejsze, czyli zakup usługi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to zamykam ten punkt i przechodzę do punktu 4, którym jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10N/527/2018 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówką prowadzonym na terenie miasta gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Projekt pana burmistrza. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Referuje pan Marek Marzec, kierownik Wydziału Edukacji. Panie kierowniku, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Zmiany w uchwale są wynikiem podjęcia
przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uchwały, w której postanowiła wszcząć postępowanie o stwierdzenie ważności uchwały, o której mówił w tej chwili pan przewodniczący, w zakresie zapisów paragrafu 3 ustęp 2, paragraf 4 ustęp 3, 4 i 5 oraz tabeli, która znajduje się w załączniku numer 3, a dotyczące konkretnie zapisu, który znajduje się w kolumnie 8 tego załącznika. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o paragraf 3 ustęp 2, wyszliśmy tutaj, jakby powieliliśmy zapis, który znajduje się w tej pierwszej uchwale. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku w terminie, zasadach określonych w ustępie 1. O wniosku tym jest mowa oczywiście w pierwszym punkcie tego paragrafu, ustęp 1. Organ prowadzący składa corocznie udzielanie dotacji, wniosek o udzielenie dotacji. Jeżeli chodzi o paragraf 3 ustęp 4, użyliśmy tutaj, podobnie jak w nazwie, w tytule uchwały, wyrazu placówką, którego nie powinniśmy być używać, ponieważ w naszej gminie nie ma placówek jako placówek. Ponadto zakwestionowane są zapisy, które mówiły o tym, że w miesiącach lipiec i sierpień, kiedy pobierane są również, znaczy wypłacane są również dotacje, trudno było od zamkniętych przedszkoli czy szkół zbierać informacje o liczbie uczniów, stąd zapisy były takie, że informacja zbierana była i dotacja wypłacana była na poziomie liczby uczniów w tych przedszkolach na poziomie czerwca. Jeżeli chodzi zaś o zapis, jeżeli chodzi o tą tabelę w załączniku numer 8, przepraszam, w załączniku numer 3, w tej tabeli, w zapisie, w nazwie, w kolumnie 8 zabrakło zapisu, który w tej chwili w projekcie uchwały jest zapisany kursywą, to znaczy, że ta tabela, ta część tabeli obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzone zmiany oczywiście mają na celu usunięcie kwestionowanych zapisów. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Proszę o opinię komisji. Komisja Edukacji. Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z komisji zajmował się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, to otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Pac. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, przeczytałem dokładnie wystąpienie Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest przytłaczające. Na sesji tej, nadzwyczajnej sesji, była propozycja, padła może w dwóch czytaniach. Przyjęliśmy, to była taka świąteczna atmosfera, nie wnikając specjalnie w treści. Pan kierownik twierdził, że to jest konieczne przyjęcie, jako że nowy rok się rozpocznie, konieczność dotacji, udzielania. To panie kierowniku, w takim razie nie ma uchwały i w jaki sposób przebiega proces dotowania? Ta uchwała jest zakwestionowana w określonych punktach, które nie mają jakby wpływu na to, co zapisane jest w ustawie o finansowaniu zadań. Ale nie mówimy o ustawie, mówimy, przecież uchwała jest lokalnym naszym dokumentem. Ustawa jest, a że uchwała jest niezgodna z ustawą, to w opisie Regionalnej Izby Obrachunkowej jednoznacznie pisze. No to w takim razie na jakich zasadach działa dotowanie? Znaczy, panie radny, z tego co przeczytam opinię, bo dzisiaj, dlatego podejmuję tę uchwałę, bo dzisiaj o godzinie 10 będzie właśnie kolegium w tej sprawie. Ale to nie o godzinę mamy, się rozchodzi. Nie mamy uchylonej uchwały. Mamy na razie zakwestionowane pewne zapisy z prośbą, przyszło pismo z prośbą o odniesienie się do tego. I teraz mamy teraz projekt uchwały, która w jakiś sposób te uwagi wyjaśnia. Zresztą pan kierownik może potwierdzić, myśmy w tej kwestii odbyli bardzo długą rozmowę. Też opieraliśmy się na pewnych dokumentach, które pan kierownik otrzymał. Oczywiście pewnych uwag nie będziemy komentować, bo to nie jest taka nasza rola. Natomiast wydaje mi się, że tutaj pan kierownik na podstawie tego, co myśmy przeprowadzili rozmowę, ja też miałem wątpliwości co do staranności przygotowania tej uchwały, dlatego pozwoliłem sobie przeprowadzić z panem kierownikiem długą rozmowę, bo też w pewnym sensie świadczy to o powadze tej rady i wyjaśnił mi pewne kwestie wynikające z różnych interpretacji tych samych zapisów prawa, tych samych osób, różniące się tylko w czasie.
Nie, ale mi się rozchodzi o coś innego. Jak działa w takim razie w miesiącu styczniu, czy niezgodnie z prawem, a zgodnie z podjętą uchwałą, uchwała, czy też na jak innych zasadach? Uchwała nie została również unieważniona, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 zbiera się kolegium w tej sprawie. Więc dzisiaj o godzinie 10, gdybyśmy na przykład nie podjęli tej uchwały, kolegium może zakwestionować zapisy uchwały, nie całą Panie uchwałę. Panie przewodniczący, bawimy się jak dzieci. Przestańmy się bawić. Wstydem dla mnie jako radnego jest to, że głosowałem za bublem prawnym. Dziękuję. Nie zgodzę się z tym, ale w kolejności zgłoszeń był tutaj pan wiceprzewodniczący Bylica. W tym samym temacie, więc pan uprzedził. Niemniej jednak no, potraktujmy jako wypadek przy pracy, no to w grudniu było przecież dawno. No. To znaczy ja nie potraktowałbym jako wypadek przy pracy z racji tego, że owszem, atmosfera świąteczna, atmosferą świąteczną, natomiast nie powinna ona mieć wpływu na poziom podejmowanych przez nas uchwał. I jestem pewien, że takiego wpływu nie było. Pan Łukasz Raczkowski, pan radny. Państwo, w nawiązaniu, no też czytam orzeczenie, jest. W związku z wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności. Także już to drugie zdanie nam mówi, że jest to postępowanie, które prawdopodobnie będzie uchylone, jeśli poprawimy te zapisy, prawda? Tak. Oczywiście tak, taka jest intencja tej uchwały i dlatego też rozumiem, zauważcie państwo, że... 10 będzie poinformowane. Tak, oczywiście. W związku z tym, że o godzinie 10 odbywa się posiedzenie kolegium, w związku z tym zauważyliście państwo, że zmiany budżetu są po tej uchwale, żebyśmy po prostu, jeżeli ta uchwała zostanie oczywiście przez Radę podjęta, ja mam przygotowane materiały, one zostaną przekazane do RIO. Czy w tej kwestii jeszcze jakieś pytania? No to pospieszmy się, bo 46 minut mamy tylko. Spokojnie, panie radny, spokojnie. Posiedzenie kolegium też nie trwa jedną minutę. W związku z tym, ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, w takim razie przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 38/528/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10N/527/2017 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie miasta i gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 10N/527/2017 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie miasta i gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany. 1. Zmienia się nazwę uchwały w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: uchwała nr 38/528/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, tak, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzony na terenie miasta i gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. 2. W paragrafie trzecim skreśla się ustęp drugi, a dotychczasowy ustęp trzeci otrzymuje numer 2. 3. W paragrafie czwartym ustęp trzeci otrzymuje brzmienie: przypadająca na miesiąc część dotacji rocznej dla jednostki przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, w tym szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za styczeń i grudzień jest przekazywana w terminie odpowiednio do 20 stycznia i do 15 grudnia roku budżetowego. 4. W paragrafie czwartym skreśla się ustęp czwarty i piąty, a dotychczasowe ustępy szósty i siódmy otrzymują numery 4 i 5. 5. Załącznik numer 3 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym przy 20 radnych obecnych na sali obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 27/385/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Jest to projekt pana burmistrza, referuje pan Marek Marzec, kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia. Panie kierowniku, oddaję panu głos. Szanowni państwo, jak co roku w okresie styczniowym przed rozpoczęciem przyjęcia rekrutacji do przedszkoli przygotowywane są kryteria przyjęć i liczba punktów oraz wykaz dokumentów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Do tej pory funkcjonowało w tym załączniku numer 1 do tego projektu uchwały. Do tej pory w uchwale funkcjonowało 5 zapisów. Gmina może mieć takich zapisów maksymalnie 6. Jeżeli chodzi o uchwałę z roku ubiegłego, na wniosek i prośby po rozmowach z rodzicami, po rozmowach na wielu naradach, spotkaniach z dyrektorami przedszkoli, postanowiono zaproponować następujące zmiany. Znika jakby zapis w paragrafie, przepraszam, w wierszu 5 w tabeli, gdzie był zapis dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru, był jeden punkt oświadczenie rodzica. W tej chwili proponujemy następujące rozwiązanie i zaraz tłumaczę, dlaczego tak miałoby się dziać. W wierszu 5 tabeli, pierwszy wiersz, drugi, trzeci i czwarty zostają bez zmian. Wiersz 5 jest brzmi następującym. Dziecko, które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało do tego przedszkola przyjęte. 2 punkty na oświadczeniu rodzica złożonego we wniosku o przyjęcie do przedszkola. To mogą sprawdzić dyrektorzy, jeżeli ten wniosek był składany. Tłumaczę, o co chodzi. Pojawiają się takie sytuacje coraz częściej, że rodzice składają wniosek do tego samego przedszkola i dziecko w pierwszym roku i w drugim roku nie dostaje się do tego samego przedszkola. Na przykład są to przypadki takie, w których rodzice mieszkają bardzo blisko tego przedszkola i rodzic potem ma to dziecko w innym przedszkolu gdzieś dalej. Postanowiono promować również takie dzieci, które już po raz kolejny chcą do tego samego przedszkola jakby aplikować. Natomiast punkt 6 w tej tabeli został dopisany również na prośbę rodziców, tutaj głównie tych, które mają dzieci w chwili obecnej, czy też mieli w żłobku. Otóż zdarzało się bardzo często tak, że po pobycie w żłobku dziecko, kończąc swój pobyt w żłobku, nie miało możliwości, czy też nie dostawało się do przedszkola, co stawiało rodziców w dosyć trudnej sytuacji, kiedy to dziecko było pod opieką i nagle nie miało tej opieki z naszej strony. Tutaj jeszcze dodatkowo jest mowa o małopolskiej niani i chciałbym wytłumaczyć, że oczywiście dotyczy to dzieci, które uczęszczały do żłobka lub klubu Malucho, bo tutaj nie wykluczamy oczywiście niepublicznych placówek, lub brało udział w programie Małopolska Niani. Jak państwo wiecie, w naszej gminie funkcjonuje taki program. Tych dzieci jest 10, być może któreś z nich kiedyś będzie aplikowało do przedszkola i to jest jakby wyjście w kierunku tych dzieci, które są w tej chwili w żłobkach lub też funkcjonują w programie Małopolska Niania. Pozostałe zapisy nie zostają zmieniane, chodzi tylko o te dwa wiersze, wiersz 5 i 6. Dziękuję bardzo panie kierowniku. Proszę o opinię komisji, Komisja Edukacji. Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nikt, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/529/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 27/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Na podstawie przyjętych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27/385/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Skawina.
paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta gminy Skawina na 2018 rok. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza referuje pani Teresa Wątor, skarbnik gminy. Pani skarbnik, oddaję pani głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zmieniamy budżet, zwiększając dochody budżetu o kwotę 274 825 zł i zwiększamy wydatki budżetu o kwotę 274 825 zł. A w szczegółach się przedstawia następująco. W dziale 600 następuje zmiana planu dochodów z wydatków majątkowych na bieżące i jest to związane z realizacją zadania autobus elektryczny w Skawinie, to co mówił wcześniej pan burmistrz Orzuk. W dziale 801 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w realizacji zadania rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic gimnazjum w kwocie 18 078 zł. W dziale 852 zwiększenie planu dochodów z dotacji środków unijnych na realizację zadania pod nazwą wzmocnienie potencjału MGOPS w Skawinie, kwota 270 825 zł i zwiększenie planu dochodów z dotacji z powiatu na rodziny zastępcze, kwota 4000 zł. Po stronie wydatków następuje zmiana planu wydatków z majątkowych na bieżące w związku z realizacją zadania autobus elektryczny w Skawinie, kwota 530 289 zł. Z kolei wyodrębnieniu podlegają środki w wysokości 1 380 000 na rozwój zintegrowanego transportu w gminie Skawina. Jest to wyodrębnienie z tego szerokiego zadania pod nazwą integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym. W dziale 852 zwiększenie na wzmocnienie potencjału MGOPS-u w kwocie 270 825 i w dziale 855 zwiększenie planu na realizację porozumienia z powiatem w kwocie 4000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w działach jej dotyczących jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Edukacji. Komisja Edukacji w zapisach dotyczących jej działalności jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. To wszystkie komisje. W takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. A Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska w dziale dotyczącym kompetencji tej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje. Proszę bardzo, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Aha, głos w dyskusji. W takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Mocha. Panie przewodniczący, szanowny prezydium, Wysoka Rado, szanowni goście. Mam pytanie do pani skarbnik odnośnie działu 852. Tutaj się pojawiła kwota 270 825 zł. Chcieliśmy się dowiedzieć dokładnie albo prawie bardzo dokładnie, do czego ta kwota będzie wykorzystana i jak będzie przeznaczona. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Orzuk, widzę. Szanowni państwo, są to środki związane z otrzymanym projektem w ramach programu operacyjnego Wiedza i Rozwój. Są to środki na tak zwaną rozdzielenie pracy administracyjnej od działań związanych z pomocą społeczną w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Generalnie przepisy, które mówią, że takie rzeczy należy zrobić, niedługo będą obowiązywać i no, nasza przewaga nad innymi samorządami jest taka, że robimy to ze środków unijnych, a nie z własnych. To akurat jest bardzo fajny projekt, bo w 100% pokrywany ze środków zewnętrznych. Nie jest tam potrzebny wkład własny. Na co konkretnie? Przede wszystkim na zmianę organizacyjną struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak żeby rozdzielić wydawanie decyzji
od faktycznej pracy z socjalnej z poszczególnymi osobami. Jak ta praca ma wyglądać? Przede wszystkim z jednej strony to jest praca z tymi osobami, które jakby są w tej trudnej sytuacji i w pewien sposób pomoc im, żeby wrócić do tego, nazwijmy to w miarę właściwego życia, więc to są i kwestie związane z pomocą taką prozaiczną w stylu wypełnianie pewnych dokumentów, czy praca z tymi ludźmi, żeby im pokazać, jak można zmienić pewne rzeczy w swoim życiu, a z drugiej strony też to jest też praca w środowisku, w którym oni są. Zajęcia o charakterze integracyjnym, zajęcia z osobami starszymi, zajęcia w obszarach rewitalizacji, bo to też jest jakby jeden element, gdzie generalnie chodzi o zmianę stylu bycia czy stylu funkcjonowania tych osób. Oprócz tego oczywiście tam są środki na wynagrodzenie osób, które to będą robić, bo w ramach tego zadania zostaną zatrudnione nowe osoby. Także środki na wynajem pomieszczeń i wyposażenie tych pomieszczeń na prowadzenie tego typu zajęć, a także środki na szkolenie pracowników MOPS-u i kierownictwa MOPS-u, tak żeby mogli te zadania dobrze wypełniać. A także jest tam też zaplanowana w ramach projektu wizyta studyjna do innego miasta, które już taki proces przeszło, żeby jakby na miejscu zobaczyć, jak to wygląda. No zawsze wtedy takie rzeczy się lepiej wdraża, jeżeli widzi się, jak to faktycznie funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/530/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta gminy Skawina na 2018 rok. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 274 825 zł, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 707 071 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 432 246 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 274 825 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 786 614 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 511 789 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza referuje pani skarbnik gminy, pani Tessa Wątor. Pani skarbnik, oddaję pani głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy jest konsekwencją zmian wprowadzonych zmianą w uchwale budżetowej i tak zostały zmienione limity w zadaniu integracja transportu kolejowego oraz wprowadzone zostały zadania, które są realizowane w okresie dłuższym niż rok, czyli wzmocnienie potencjału MGOPS i rozwój zintegrowanego transportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z komisji zajmował się? Proszę bardzo, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nikt, w takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/531/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 37/513/17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany uchwały nr 37/513/17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez a. wprowadzenie zmian do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Skawina polegających na dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą wzmocnienie potencjału instytucjonalnego MGOPS w Skawinie, rozwój zintegrowanego transportu w gminie Skawina. B. Wprowadzenie zmian do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Skawina polegających na zmianie łącznych nakładów i limitów wydatków dla przedsięwzięcia pod nazwą integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w gminie Skawina, system parku i jedź. C.
aktualizację danych budżetowych na 2018 rok w związku ze zmianami budżetu miasta gminy Skawina na rok 2018. Paragraf 2, załącznik nr 1, nr 2 oraz objaśnienia do uchwały nr 37 przez 513 przez 17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 26 przez 162 przez 04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Jest to projekt pana burmistrza. Referuje pani Joanna Rudek, pełniąca obowiązki kierownika MGOPS w Skawinie. Pani kierownik, oddaje pani głos. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Jak państwo pamiętają, jesienią ubiegłego roku została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie realizacji programu Skawińska Karta Seniora. Przypomnę krótko, że program ten skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy w wieku 60 lat. Obejmuje on system ulg, zniżek, preferencji skierowanych do osób starszych. Ma na celu między innymi podniesienie pobudzenie na rzecz seniorów aktywności obywatelskiej osób, instytucji, podmiotów gospodarczych, ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury, sportu, rozrywki, a także pobudzenie ich aktywności i sprawności. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Realizację zadań związanych z programem obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zatem zachodzi konieczność dokonania zmian w statucie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o opinię komisji. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy tutaj z komisji zajmowa się jeszcze tym projektem uchwały? Proszę bardzo, Komisja Spraw Obywatelskich. Komisja Spraw Obywatelskich również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy tutaj z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli żadna, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Sapała. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Ja chciałem zapytać pana burmistrza o taką sprawę, bo tak, na podstawie tej uchwały, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku, ma być opracowany regulamin. I moje pytanie jest takie, czy już podjęto takie prace, a jeśli nie, to kiedy jest szansa, że taki regulamin się pojawi? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sekretarz. Proszę bardzo, pani sekretarz. Tak, regulamin jest opracowywany, będzie on wprowadzony zarządzeniem burmistrza, tak samo jak wzór karty. Zajmuje się tym oczywiście Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z nami, we współpracy z Radą Seniorów. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Bielica. Panie kierownik, czy w związku z tym planujecie w przyszłości, niedługiej przyszłości spotkanie z Radą Seniorów, bo wiele problemów mają, jak się słyszy, i żeby jakoś synchronizować tą pracę? Ja myślę, że nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak uzgadnianie też wielu punktów tego programu z Radą Seniorów i spotkanie się z Państwem. Także myślę, że tak. Jak będziemy mieć gotowy materiał, to będę się kontaktować w sprawie spotkania. Dziękuję bardzo. Pan radny Pac, proszę bardzo. No, zabieram głos jako senior. Szanowni państwo, podjęliśmy uchwałę, która jeszcze początku realizacji nie ma, bo obiecaliśmy seniorom, czyli sam sobie też, wiele uprawnień. Żadnego z tych uprawnień nie można pozyskać. Też mnie trochę dziwiło, dlaczego w pomocy społecznej to będzie prowadzone, ta działalność. Senior to jest osoba od 60 roku życia. Do 65 roku życia to rzadko kto korzysta z pomocy społecznej. Jako emeryt 65-letni to już większość korzystać będzie z pomocy. No ale ta nowa struktura, która ma być, no to chyba jest też pewną myślą. Dlatego skierowano tą sprawę seniorów do tejże jednostki.
No i szanowni państwo, podjęliśmy we wrześniu uchwałę, która jest pustą kartą. Bo zwróćcie państwo uwagę, że jeszcze mieli być pozyskani inni uczestnicy, sponsorzy. Mamy zniżkę do kina, którego nie ma w kabinie. No i wiele innych. Na basen jest zniżka, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan radny Mocha. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Wczoraj na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej właśnie był poruszony ten temat. Mieliśmy gościa, pana Bronisława Biesia, który jest również przedstawicielem Skawińskiej Rady Seniorów jednocześnie. Ja myślę, że pani kierownik będzie tak dobra i również z nami się tutaj będzie kontaktowała. Kilka sugestii od pana Bronisława zostało wypracowanych i to są takie początki tego działania, jak co chcemy uzyskać, mając kartę seniora, i Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej również się tym problemem, nad tym problemem pochyla. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przy okazji tak, mówię pan radny, ale przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a może w tym wypadku przede wszystkim. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani kierownik. Ja może odpowiem na pytania, które państwo, albo problemy, które państwo poruszyliście. Rzeczywiście to troszkę trwa, natomiast to nie jest tak, że nic nie robimy. Żeby pozyskać sponsorów, partnerów do programu, muszą być prowadzone rozmowy i to wszystko się dzieje. Myślę, że już w najbliższym czasie efekt tych działań będzie widoczny dla seniorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani kierownik, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/532/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Na podstawie przyjętych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku nr 287 pozycja 3125 zmienionej uchwałą nr 47/567/4 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały 26/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 roku pozycja 5380 zmienionej uchwałą nr 17/2014/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 roku pozycja 2052 zmienionej uchwałą nr 25/360/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 6 dodaje się punkt 14 w brzmieniu. 14. Zadania dotyczące realizacji programu Skawińska Karta Seniora przyjęte uchwałą nr 34/486/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Punktem 9 porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego powiatu krakowskiego. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Jest to projekt pana burmistrza. Referuje pan Norbert Rzepisko, zastępca burmistrza. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracam się do Rady Miejskiej z wnioskiem, z prośbą o przyjęcie przez gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego powiatu krakowskiego. Mówimy tutaj o budowie około 155 metrów chodnika przy drodze powiatowej 2178K w miejscowości Ochodza. Droga to została przed 2 laty gruntownie wyremontowana w miejscach tam, gdzie starostwo powiatowe posiadało zgodę na budowę i projekt bądź zgłoszenie. Chodnik został wykonany. Został on wykonany przy przedszkolu. Został on wykonany od strony mostu przez centrum sołectwa Ochodza. Niemniej jednak fragment 155 metrów w środku między końcem chodnika, który kończy się w tej chwili przy kaplicy naprzeciw dworu w Ochodzy, a chodnikiem, który znajduje się przy przedszkolu, nie posiadał ani projektu, ani nie było możliwości wykonania go ze zgodą, na zgodę na jakieś uzgodnienie. W związku z tym w zeszłym roku została wykonana dokumentacja projektowa. Kosztorys tejże dokumentacji to jest około 360 tysięcy złotych. Trzeba wykonać tam nie tylko chodnik, ale również kanalizację opadową i odprowadzić wody, które spływają z drogi powiatowej. Na podstawie porozumienia z powiatem, powiat zawnioskował, byśmy to my byli operatorem tego zadania, czyli by gmina Skawina prowadziła to zadanie jako inwestor. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa. Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa. 5 głosami za, przy jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, to w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Bylica. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, przyznaję się bez bicia, że ja się wstrzymałem z tym głosem na Komisji Infrastruktury. W grudniu 2016, kiedy zatwierdzaliśmy budżet na 2017, wykreślono zadanie budowa chodnika w Krzęcinie, tłumacząc, że tam, gdzie w miejscowości, gdzie nie ma kanalizacji, nie będą budowane chodniki. Było to może i słuszne. Taką filozofię przyjęliśmy działania. I tak tłumaczyłem mieszkańcom przez rok, że musimy poczekać, aż będzie kanalizacja, żebyśmy zrobili chodnik od szkoły do boiska sportowego. To, co wiem, o Ochodzie nie ma kanalizacji. Więc ja mam teraz mieszkańcom powiedzieć, trzymajmy się jakichś zasad, jakiejś filozofii działania, żeby to miało sens taki jakiś logiczny, bo później to tak wychodzi. Ja nie mam przeciwko temu, żeby w Ochodzie robić, no ale skoro nie ma kanalizacji, że ktoś nam nie zarzucił niegospodarności, że ktoś będzie pluł to za chwilę, jak będzie kanalizacja robiona. Więc dlatego tylko się wstrzymałem, że no, nie rozumiem tego wszystkiego. Dziękuję. Dzięki bardzo. Pan burmistrz. Znaczy, żebyśmy się trzymali faktów, panie przewodniczący. W Krzęcinie nie ma budowy chodnika, bo kanalizacja pójdzie pod chodnikiem. Dopóki nie zostanie zrobiona, chodnika nie będzie. W Ochodzy kanalizacja idzie w całkiem innej części, dlatego chodnik może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 38/533/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przejęcia przez gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego powiatu krakowskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Skawina postanawia przejąć od powiatu krakowskiego wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2178K w miejscowości Ochodza, budowa chodnika z odwodnieniem. Paragraf drugi. Przejęcie zadania wymienionego w paragrafie pierwszym nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatem krakowskim a gminą Skawina, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe i zakresy obowiązków. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Skawina do podpisania porozumienia gwarantującego finansowanie niniejszego zadania
z budżetu gminy Skawina na 2018 rok do kwoty 180 tysięcy złotych. Ustęp drugi. Ostateczna wysokość dofinansowania przez gminę Skawina zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego i spisaniu stosownego aneksu do porozumienia. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 20 głosami za, jednym głosem wstrzymującym przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Punktem 10 porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Skawina dla powiatu krakowskiego. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza. Referuje pan Norbert Rzepisko, zastępca burmistrza. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracam się do Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu krakowskiego przez gminę Skawina. Zadanie to polegać będzie na przygotowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej. Związana ta przebudowa drogi powiatowej będzie z wykonaniem dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi powiatowej numer 2163K. To jest ulica Bukowska w Skawinie. Mówimy tutaj o takim fragmencie między zjazdem na Buków a drogą powiatową, a drogą gminną 600-961K. To jest mniej więcej odcinek około 300 metrów. Tam na tym odcinku są bardzo duże problemy, jeśli chodzi o odprowadzanie wód opadowych. Jak Państwo dobrze wiecie, ta droga znajduje się jakby na skarpie, na zboczu, w połowie tego zbocza. I bardzo duże ilości wód wypływające z prywatnych posesji, ale również z drogi, powodują to, że ta południowa część tego zbocza jest mocno narażona na degradację. W związku z tym podjęliśmy decyzję, by w ramach porozumienia z powiatem krakowskim przygotować dokumentację techniczną, jak uchwycić tą wodę na tym odcinku, jak ją odprowadzić. I ta pomoc będzie polegała na tym, że gmina Skawina przygotuje tą dokumentację techniczną. Planujemy tutaj, że będzie ona kosztowała maksymalnie do 40 tysięcy złotych. Następnie w porozumieniu z powiatem będziemy mogli w kolejnych latach w ramach GS-ów doprowadzić do tego, by uporządkować kwestię tejże wody w tamtym rejonie. Jak dobrze wiecie, szanowni państwo, ten rejon jest mocno narażony na degradacje spowodowane dużą ilością wody. Tam znajdują się różnego rodzaju tereny osuwiskowe. Gdy tej wody płynie bardzo dużo podczas opadów, jest to bardzo częste zjawisko, dlatego wtedy posesje znajdujące się na południowym stoku tegoż zbocza są mocno narażone na degradację. Dlatego też bardzo proszę o przyjęcie tejże uchwały. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z komisji zajmował się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, to otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Pac. Szanowni państwo, jak istotnym tu pan burmistrz wskazał, jak istotną sprawą jest odprowadzenie wód. W 2010 roku, ze względu na moją pracę zawodową w starostwie, byłem członkiem komisji, która zajmowała się powstaniem osuwisk. Wtedy na terenie naszej gminy uaktywniło się wiele osuwisk. Między innymi to, co wspomniał pan burmistrz. Proszę państwa, brak odwodnienia na tejże ulicy spowodowało, plus progi, że woda popłynęła w jednym kierunku. Tam z tej skarpy prowadzi taka dość stroma droga, tą drogą. I nastąpiło podmycie skarp. Na szczęście nie ucierpiały budynki, bo to nastąpiło to osuwisko w pewnej odległości jeszcze od budynków. No i poza tym jeszcze utrudnienie przejazdu, bo często jeżdżę tą drogą, także to jest trafny i pomysł i na pewno to zostanie rozwiązane projektowo, a w roku następnym technicznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Fugiel. Panie burmistrzu, fajnie, że się realizuje ten temat.
z mieszkańcami i u pana byliśmy w tym temacie i wydeptaliśmy sporo. Myślę, że jest ruch we właściwym kierunku. Niestety, albo niestety, chcę również zapytać, ponieważ pan burmistrz Norbert przed chwileczką opowiadając o tym zadaniu podał słowo w kolejnych latach. Ja również na komisji budżetowej w poniedziałek zadałem panu dwa pytania i bardzo bym uprzejmie prosił, żeby coś zweryfikować albo potwierdzić. Zapytałem pana, co bardzo ważne jest dla mieszkańców, kiedy będzie projekt. Na komisji budżetowej uzyskałem informację, że jest duża szansa, żeby w ciągu 3 miesięcy był. Bardzo się cieszę. I proszę to potwierdzić, jeśli jest inaczej. Ale również zapytałem, bo wiem, ile upływa czasu od projektu do realizacji, kiedy jest szansa, abyśmy to wspólne zadanie z powiatem, bo to, co pan Stanisław mówi, to jest odcinek gminny, ale klucz sprawy jest odcinkiem drogi powiatowej. Kiedy on ma szansę być rozpoczęty? To jest dla mieszkańców ważne. Oczywiście pierwszy ruch jest właściwy i bardzo uprzejmie za niego dziękuję, ale jakby pan był uprzejmy w miarę rzetelnie jakąś perspektywę czasową dać dla projektu, o którym dzisiaj mówimy w projekcie uchwały i możliwościach realizacyjnych, jeśli chodzi o fizyczne wykonanie odcinka gminnego i odcinka powiatowego. Proszę bardzo uprzejmie. Znaczy być może rzeczywiście było takie lekkie niezrozumienie. Ja zrozumiałem, że pan pytał, co z mieszkańcami, bo myśmy się umówili z mieszkańcami, że na koniec marca czy początek kwietnia będziemy rozmawiać, na jakim etapie jest projektowanie. Być może, że pan zrozumiał, że rzeczywiście to będzie koniec projektowania. Mówię, do 3 miesięcy będzie informacja. Natomiast już powiedziałem panu, panie radny, że to trwa za długo, ponieważ w zeszłym roku te rozmowy trwały. Miał to robić zarząd powiatu, właśnie ten kawałeczek. Niestety tak jakoś to zeszło, że nie zabrali się za to. Wobec tego my to przejęliśmy, żeby to koordynować, bo przy okazji rzeczywiście mamy swój problem z ulicą, która idzie w stronę Mogilan. I trzeba to pożenić. Ja uważam tak, że będę robił wszystko, żeby jak najszybciej możliwie według prawa było te dokumenty gotowe. A dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, przynajmniej odwodnienie na ulicy Bukowskiej, przynajmniej odwodnienie. Bo ja nie mówię o nakładce, o której myśli powiat i tak dalej, nie myślę o oświetleniu przy naszej kawałku do Mogilan nakładce, ale przynajmniej odwodnienie, żeby rozpocząć. I mam taką nadzieję, że jeżeli rzeczywiście będzie dobra wola ze wszystkich stron, jeżeli rzeczywiście nie będzie przetrzymanych dokumentów, nie wiem jak w tej chwili jest sprawa z procedurą, tam wiadomo, że pozwolenie wodnoprawne i tak dalej, ale będę robił wszystko, żeby w tej kadencji, żeby jak najszybciej te możliwości były. Proszę mi wierzyć, bo tak się zobowiązaliśmy do mieszkańców. Jest to moje zobowiązanie, nie ukrywam, że wynikało to z tak zwanej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden z mieszkańców ulicy Bukowskiej wygrał tak zwane jednodniowego burmistrza, prawda? Pan Kopieć, tak jest. I tak prowadzimy dyskusję i z panem Kopieciem jesteśmy umówieni właśnie na koniec marca, początek kwietnia. Będziemy sobie takie składać relacje, zresztą cały czas rozmawiamy. No powiem tak, no gdyby to było wszystko po naszej stronie, czyli gminy, myślę, że byłoby to już realizowane. Natomiast jak to pięknie w piosence, do tanga trzeba dwojga, no i tu był ten problem. I myślę, że zrobimy wszystko. Jak już teraz ta uchwała będzie podjęta, oczywiście będzie po naszej stronie procedowanie tego projektowania. Będziemy się starać, a myślę, że koledzy w powiecie również będą chcieli nam pomóc. Panie burmistrzu, ja się bardzo cieszę, bo rzeczywiście do tanga trzeba dwojga, na szczęście nie trzeba tercetu. No, ale przecież znamy ten duet i w związku z tym rozumiem, że tylko działać, nie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. W tym punkcie przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/534/18 Rady Miejskiej w Skawinie za 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Skawina dla powiatu krakowskiego. Na podstawie przyjętych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się powiatowi krakowskiemu pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2163K ulicy Bukowskiej w Skawinie do wysokości nieprzekraczającej kwoty 40 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wydatkowanie środków, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, nastąpi z budżetu gminy Skawina na 2018 rok
Wobec powyższego upoważnia się burmistrza miasta i gminy Skawina do podpisania stosownej umowy porozumienia. Paragraf trzeci. Tryb przeznaczenia oraz zasady rozliczenia środków finansowych określi odrębna umowa zawarta pomiędzy gminą Skawina a powiatem krakowskim, regulująca w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Punktem 11 porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Czysta Energia Blisko Krakowa w ramach działania 411 Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza referuje pan Tomasz Orzuch, zastępca burmistrza. Panie burmistrze, oddaję panu głos. Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do tego projektu. Kilka takich komentarzy, bo myślę, że to, co jest w uzasadnieniu napisane, jakby mam nadzieję, że wyjaśnia mniej więcej, o co chodzi. Ale pierwsza sprawa jest taka, rzeczywiście jest taki konkurs na odnawialne źródła energii. Jak Państwo wiecie, gmina w poprzednich latach realizowała duży projekt układów solarnych, który został, myślę, że nawet bardzo dobrze, zaryzykuję takie stwierdzenie, przyjęty przez mieszkańców. Teraz jesteśmy w fazie realizacji projektu fotowoltaicznego. I w związku z tym pomyśleliśmy, że a ponieważ zapotrzebowanie mieszkańców jest i mieszkańcy cały czas o to pytają i te ilości, które są tutaj podane, to są ilości, które wynikają z ilości złożonych przez mieszkańców wniosków i deklaracji, że chcą w projekcie uczestniczyć, stwierdziliśmy, że warto podejść do kolejnego konkursu czy do kolejnej szansy, która jest w ramach środków unijnych. Szczerze powiedziawszy, jest to konkurs trudny, środków nie jest za dużo, a zainteresowanie jest ogromne. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Postanowiliśmy po pierwsze iść nie sami, tylko w pewnej grupie gmin. Grupie gmin, która nam jest dobrze znana i której nam się dobrze współpracuje w ramach chociażby lokalnej grupy działania, czy także odrębnego porozumienia, któreśmy zawarli w grudniu 2016 roku właśnie o takiej współpracy. To są gminy Liszki, Czernichów, Zabierzów, Świątniki i Mogilany. Znamy się w sensie takim, że i wójtowie ze sobą współpracują, ale też współpracujemy na tych szczeblach niższych i kadry kierownicze i pracowników, organizując od czasu do czasu chociażby takie fora, gdzie oni się wymieniają wiedzą i doświadczeniami. I to jest jakby efekt też tych rozmów i tych spotkań na najniższym szczeblu. I w związku z tym postanowiliśmy, żeby iść właśnie w tej grupie. Pojawia się tam lokalna grupa działania jako lider, bo też stwierdziliśmy, że być może warto zrobić taki krok naprzód, żeby do tego typu rzeczy wykorzystać organizację, którą mamy wspólnie założoną przez tych 6 samorządów, która niejako tak spina te wszystkie gminy. Oczywiście każda gmina u siebie będzie czuwać i jakby ponosić przede wszystkim ciężar realizacji, jeśli on wyjdzie oczywiście na swoim terenie. Natomiast no, mamy jakby zaufanie co do lokalnej grupy działania, co do takiego zarządzania projektem. Państwo wiecie, że to jest organizacja, która wdrażała środki z wprowu na naszym terenie. Tak jak mówię, kwoty tutaj Państwo macie podane, projekt nie jest mały. Środki, które jakby gmina ewentualnie będzie musiała zabezpieczyć w swoim budżecie, to będą środki pochodzące od mieszkańców. Czyli jakby z jednej strony będziemy mieć dotacje, a z drugiej strony drugą połowę będą pokrywać mieszkańcy, w związku z tym tutaj jakiegoś dodatkowego obciążenia dla budżetu gminy nie będzie. Mieszkańcy, którzy się zgłaszali jakby wstępnie do projektu, mają tego świadomość, wiedzą, że tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak jak powiedziałem, ilości tutaj określone wynikają z deklaracji, które do nas cały czas od mieszkańców wpływają. I to myślę, że tyle. Nie wiem, czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja gospodarki i ochrony środowiska. Komisja gospodarki i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z komisji zajmował się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, to otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Panie burmistrzu, mam takie 3 pytania, może takie porządkowe. Nie wiem, czy to ma większe znaczenie. Z tego ja odczytuję tą treść jako
treść uchwały intencyjnej. W związku z tym mam pytanie takie. W punkcie drugim, tam jest, że to jest środki z programu 2014-2020, ale realizowane aż do 2021. W związku z tym, czy środki, czy projekt realizowany w 2021 będzie mógł być sfinansowany z puli z 20. To jest takie techniczne. Być może, że to nie jest istotne w tym momencie. To jest jedno pytanie, jak pan był uprzejmy. Tym razem podam trzy, bo pytania są proste. Druga rzecz. Mam informację z jednej z gmin, że program, do którego chcemy przystąpić, w wielu miejscach jest korzystniejszy, jeśli chodzi o partycypację czy współudział gminy i mieszkańców, niż dzisiaj funkcjonujący. Na przykład pompy ciepła. Dzisiaj jest dotacja 20%. Mam informację, że w tym programie jest dużo korzystniejsze. Nie wiem, jak to się przełoży na inne realizowane działania. Czy nie lękamy się tutaj, że jak taka wiedza pójdzie w świat, że ludzie mogą się po prostu wstrzymywać albo generalnie czekać na ten nowy projekt. To jest druga rzecz. Czy to nam nie zmieni ta świadomość, że korzystniejsze są zasady? Bo ja nie znam wszystkich, bo być może, że w innych są na przykład mniej korzystne, ale o pompach wiem. I trzecia rzecz, ja rozumiem, rozmawialiśmy na komisji budżetowej, to jest jakby koalicja tych naszych samorządów. Tam jednym z udziałowców tej grupy tworzącej to wspólne przedsięwzięcie jest gmina Mogilany. Dzisiaj tam mają poważne problemy. Ja rozumiem, że oni nie są groźni jako współuczestnik, bo z informacji, które pan burmistrz był uprzejmy na komisji podać, w razie gdyby oni odpadli, to ta pula rozłoży się na pozostałych. Czy oni są groźni dla programu ze względu na problemy, jakie mamy dzisiaj? Może trochę niefortunne sformułowanie, ale czy sytuacja w gminach jest jakimś zagrożeniem dla realizacji tego programu? No tak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, więc tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, środki jakby to trzeba czytać tak, 2014-2020 to jest okres, w którym te środki są jakby przyznawane i kontraktowane. Natomiast okres realizacji projektów wykracza 3 lata do przodu, czyli tak na dobrą sprawę pewnie się spotkamy z projektami jeszcze unijnymi w 2023 roku. Więc tu, że jest do 2021 roku, to jest żaden błąd czy nic nadzwyczajnego. Większość z projektów, które w tym momencie już mamy albo składamy, to jest 2021-2022, koniec realizacji. Drugie pytanie dotyczyło tego korzystniejszych rzeczy. To znaczy tak, my tego faktu też przed mieszkańcami nie ukrywamy. W tym momencie kończymy, mówiąc szczerze, audyty w ramach tego projektu prosumenckiego. Duża część tam zostaje. Znaczy, tam jest sytuacja inna, bo tam jest dotacja na poziomie 40%, 60% jest w pożyczce, ale rozłożonej na 5 lat. Tutaj mieszkaniec będzie musiał przynieść środki od razu. Będzie oczywiście sobie mógł samodzielnie wziąć kredyt, no ale kredyt komercyjny. Kredyt pochodzący z prosumenta, z wojewódzkiego, z Narodowego Funduszu jest dużo inaczej, czy jest on na niższym dużo oprocentowaniu. W związku z tym to są decyzje, które jakby mieszkańcy muszą podjąć samodzielnie. Co do samych pomp ciepła, tu się zgodzę. Rzeczywiście tak jest, że poziom dofinansowania w prosumencie jest 20%. I myślę, że i tak widzimy zresztą, że część ludzi się wycofuje, co też nie jest groźne, bo mamy przedyskutowane z Narodowym Funduszem, że jeśli nam się ludzie wycofają, to te środki będziemy mogli przesunąć właśnie na fotowoltaikę. Więc tam nie stracimy, a myślę, że tutaj tak, no, choć jest, w ramach tamtego projektu było raptem 20 pomp. Kilka osób się zdecydowało i bardzo chce mieć i wie o tym, że może być inne. Podstawowa rzecz, tutaj jest coś, co jest realne, faktyczne. Mamy dofinansowanie, instalacja może być zamontowana w tym roku. Tutaj na razie, przepraszam za sformułowanie, ale to są trochę mrzonki w powietrzu, tak? Bo my nie wiemy, czy otrzymamy te środki. Na razie jesteśmy na etapie uchwały intencyjnej, składania wniosku. A wiem, że zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże w Małopolsce na ten projekt. Więc to też jest taka decyzja, czy czekam na coś, co się może nigdy nie wydarzyć.
wydarzyć, czy dzisiaj podejmuje decyzję. I trzecia rzecz, kwestia gminy Mogilany. No mamy tego oczywiście świadomość, że tam jest dość w tym momencie trudna sytuacja. Natomiast tak, sam wybór do dofinansowania nastąpi pewnie gdzieś pod koniec tego roku, wrzesień, październik, tak sądzę. W związku z tym być może już tam będzie zupełnie inna sytuacja, albo będziemy na tyle klarownie wiedzieć pewne rzeczy, że też za zgodą zarządu województwa będzie można pewne rzeczy jakby później dostarczyć. Jeśli się okaże to niemożliwe, albo jeśli ten proces się przyspieszy, to jest rzeczywiście druga możliwość, o której tutaj pan burmistrz pewnie mówił, mianowicie, że pozostałe gminy przejmą te wielkości. To akurat w przypadku gmin Mogilany tam jakichś dużych wielkości nie było. Sądzę, że jeżeli w innych gminach ten projekt będzie dobrze realizowany, to patrząc na doświadczenia solarne, nie będzie problemu z dodatkowymi osobami, żeby zrekrutować do projektu. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś chciał zabrać? Proszę bardzo, pan radny Pac. Jedno moje pytanie. Panie burmistrzu, bo tutaj rzeczywiście 46% jest wkład własny, tylko 46%. Przy tych proporcjach, prawda? Bo założony jest. Ale tu już właśnie mamy tą różną skalę dofinansowań. Ja sobie chwalę solary, bo to finansowanie, nie tylko ja, ale ten program był realizowany i procent dofinansowania to był około 70%. No a teraz znaczy, no już czym później, tym mniejsze dofinansowanie. Być może jako rada byśmy dodatkowe środki, choćby z opłat środowiskowych czy czegoś, fundusz jakiś stworzyli, taki zachęcający. Bo panie burmistrzu, tu jeszcze jest preferencja kotłów na biomasę. No chyba w formie peletów, prawda? No tylko tona peletów to jest ponad 1000 zł. 1100, 1300 zł. No i to będzie kolejna rzecz, która zniechęca, ale ustawa nas, uchwała sejmiku nas przymusza, prawda, do pewnych działań. No i też przed Radą będzie chyba taki sam krok jak Radą Miasta Krakowa, czyli dofinansowanie zakupów droższych paliw. No bo szanowni państwo, ekologia jest... Paliwa ekologiczne są obłożone różnymi podatkami, akcyzami, no i stąd takie ceny są. I ekologicznie, chcemy żyć w środowisku ekologicznym, no ale nie wszystkich mieszkańców stać na znaczący wzrost kosztów ogrzewania. Pan burmistrz, proszę bardzo. No tak, tutaj pan radny ma rację, że w przypadku solarów to było korzystniejsze. Myśmy się też nad tym zastanawiali, natomiast w tym momencie priorytetowo traktujemy wymianę pieców, prawda? Więc w związku z tym, jeżeli przeznaczamy na to środki, to stwierdziliśmy, że ten program potraktujemy tak, że to jednak mieszkańcy ten wyższy wkład będą musieli zapłacić. No bo inaczej trzeba by albo szukać środków w innych działach i zmniejszać wydatki, no albo ograniczyć wydatki na wymianę pieców, ale myślę, że to akurat nie byłby najrozsądniejszy krok z naszej strony. To jest jedna rzecz, no i tutaj pan radny słusznie jakby zauważył pewną rzecz ukrytą w tym projekcie, mianowicie ten projekt rzeczywiście jest na odnawialne źródła energii, ale te 200 kotłów na biomasę to jest te 200 instalacji pyłowych, które chcemy przy okazji tego programu wymienić i zmniejszyć, także to rzeczywiście słusznie pan to zauważył, że to jest trochę ukryte, bo to nie jest konkurs na wymianę pieców, ale ponieważ była możliwość tam wrzucenia biomasy, no to wrzuciliśmy, czyli to jest realnie te 200 kilkanaście pieców, kopciuchów do wymiany więcej, jeśli nam się uda tą dotację pozyskać. Dziękuję bardzo. Pan radny Sapała. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Pan burmistrz Tomasz stwierdził, że było duże zainteresowanie mieszkańców tymi problemami i dlatego podejmujemy dalsze działania. I w związku z tym ja mam takie pytanie.
Czy ta liczba tutaj podanych tych kolektorów, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, biomasę, to zaspokaja potrzeby już złożonych wniosków i czy będą przyjmowane w związku z tym jakby kolejne wnioski? Czy ta liczba właśnie tu podana? No bo mamy podane, że będzie tyle tego i w związku z tym, czy to jeszcze pójdzie w poczet tych, których się nie udało dotychczas zrealizować? Czy będzie możliwość składania nowych wniosków? To jest jedno pytanie. I druga sprawa to jest taka i też moje pytanie, bo na pewno ta uchwała jest intencyjna i tutaj mówimy o wkładzie własnym gminy 4 124 633 zł. I teraz tak, moje pytanie jest takie, gdyby się nie udało zrealizować tego wspólnego przedsięwzięcia, czy te 4 miliony przeszło, byłyby w jakiś sposób wykorzystane przynajmniej do cząstkowej realizacji tych zamierzeń, które tu są zapisane? Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o wielkości zapisane w programie, w uchwale, w uzasadnieniu, to są wielkości, na które mamy złożone wnioski. Dlatego, że składając wniosek, wymagane jest od nas posiadanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od mieszkańca. Natomiast doświadczenie nasze pokazuje, że w momencie realizacji danego programu tak około 30% się ludzi wycofuje, zmienia zdanie i tak dalej. Więc mogę na 100% powiedzieć, że na pewno będziemy ogłaszać dodatkowe nabory na te projekty. Zresztą to też się potwierdza teraz w tym projekcie prosumenckim, też około 30% osób się już z różnych powodów, głównie technicznych, wycofuje, bo to jednak powierzchnia dachu, nasłonecznienie i tak dalej. Co do drugiego pytania, ten wkład własny to nie jest wkład własny, który faktycznie będzie pochodził z budżetu gminy, to jest wkład własny, który wniosą mieszkańcy. W związku z tym to nie jest dochód, który my zabezpieczamy w naszym projekcie. On się pojawi tylko wtedy, jeżeli będzie dotacja i wtedy tę drugą część mieszkańcy będą dopłacać. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Bylica. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie. Faktycznie wielkim dobrem było montowanie solarów. Ja kogo mogę namawiałem, że to jest dobra rzecz, bo z tej racji, że korzystaliśmy z funduszu szwajcarskiego 60%, 10% gmina dokładała, było 70%. I jest to rzecz, która w 6-7 latach zamortyzuje się koszt, jaki podniósł mieszkaniec. Niemniej jednak to, co pan burmistrz powiedział, że 30% ludzi rezygnuje. No na przykład bardzo niska dopłata jest do pomp ciepła. To jest nieopłacalna rzecz, która się nie spłaci, nie zamortyzuje się przy wkładzie mieszkańca. No i tutaj była słuszna uwaga pana radnego Paca. Zastanówmy się jako rada, czy przynajmniej do fotowoltaiki nie znaleźć jakichś paru procent dopłaty, żeby to jest rzecz zachęcająca i efektywna, żeby po prostu zamortyzowała się. Tu nie chodzi, żeby ktoś zarabiał na tym, tylko niech się to zamortyzuje, ten koszt montażu i tak dalej. I no wtedy jakiś sposób zachęcimy ludzi do montowania, żeby tylu ludzi później nie rezygnował, bo każdy jednak umie dziś liczyć, no tego nie wiem, na ile to lat wytrzyma i tak dalej. I to wszystko, że może nie na dzisiaj to sprawa jest, ale warto się na tym gruntownie zastanowić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, w takim razie zamykam dyskusję. W tym punkcie przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 38/535 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Czysta Energia Blisko Krakowa w ramach działania 411 Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Na podstawie przyjętych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Czysta Energia Blisko Krakowa. Ustęp 2. Projekt współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ustęp 3. Liderem projektu, o którym mowa w punkcie 1, będzie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Ustęp 4. Pozostałymi partnerami projektu będą gmina Czernichów, gmina Liszki, gmina Świętki Górne, gmina Mogilany, gmina Zabierzów. Ustęp 5. Realizacja projektu prowadzona będzie na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa. Paragraf 6, przepraszam bardzo, ustęp 6. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza miasta gminy Skawina do zawarcia umowy partnerskiej
regulującej współpracę w ramach projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest to projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta i gminy Skawina panu profesorowi Henrykowi Siewierskiemu. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Jest to projekt pana burmistrza. Referuje pani Ewa Szczepanik, sekretarz gminy. Pani sekretarz, oddaję pani głos. Szanowni Państwo, z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa miasta gminy Skawina profesorowi Henrykowi Siewierskiemu zwrócił się pan Kazimierz Malinowski, który jest obecny dzisiaj na tej sali. Wniosek Państwo macie załączony do projektu uchwały. Proszę Państwa, chciałabym w skrócie bardzo krótko przedstawić bogaty życiorys pana profesora Henryka Siewierskiego. Urodził się 10 lutego w 1951 roku we Wrocławiu. W 1955 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Skawinie, gdzie uczęszczał do szkoły zarówno podstawowej, jak i średniej. W 1969 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim. Następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 roku został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brazylii. W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Profesor Siewierski zdobył prestiż i uznanie na całym świecie jako tłumacz dzieł polskiej literatury na język portugalski, jako autor wielu opracowań o literaturze polskiej oraz jako poeta portugalskojęzyczny. Mimo swoich dokonań i pracy na obczyźnie nigdy nie zrezygnował z polskiego obywatelstwa i posługuje się jedynie polskim paszportem. Profesor Siewierski został odznaczony wieloma prestiżowymi odznaczeniami w świecie, jak i w Polsce, między innymi Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Mimo swoich wielkich dokonań i szacunku, jakim cieszy się w środowisku literackim, nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Często odwiedza Skawinę, gdzie ma rodzinę, a jego córka studiuje w Krakowie. On sam zaś okazjonalnie prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz spotyka się z młodzieżą szkolną, by przybliżyć im Brazylię i opowiadać o swojej ukochanej Amazonii. Szanowni Państwo, kapituła honorowego obywatelstwa miasta i gminy Skawina pozytywnie zaopiniowała wniosek pana Kazimierza Malinowskiego o nadanie honorowego obywatelstwa miasta i gminy Skawina profesorowi Henrykowi Siewierskiemu. Bardzo prosimy Państwa o i rekomendujemy tą uchwałę i prosimy o jej podjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie w tej ostatniej kwestii miałem wypowiedzieć się, dlatego że pan burmistrz zwrócił się do kapituły honorowego obywatelstwa miasta gminy Skawina, a jako przewodniczący tej kapituły z racji pełnionej funkcji miałem poinformować właśnie, że kapituła jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy któraś z komisji zajmowała się tym projektem uchwały? Proszę bardzo, Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy wszystkich członkach obecnych na posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Czy tutaj z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Komisja Spraw Obywatelskich? Komisja Spraw Obywatelskich pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska? Przepraszam, w dyskusji. W takim razie otwieram dyskusję, ale proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że zanim oddam Państwu głos, parę słów ode mnie, ponieważ tak się składa, że poczułem obowiązek, powiedzmy sobie, zaproszenia na spotkanie pana profesora Henryka Siewierskiego. Zresztą
Wnioskodawca, pan Kazimierz Malinowski, panowie burmistrzowie również uczestniczyli w tym spotkaniu. To spotkanie miało oczywiście charakter formalny, później charakter nieformalny i powiem państwu, że jestem pod wrażeniem przede wszystkim niezwykłej skromności tego człowieka, który wielokrotnie podkreślał, że w jakiś sposób no, nie czuje się zaszczycony tym, że gmina Skawina, że Rada Miejska pragnie w jakiś sposób go uhonorować. Rozmawialiśmy wiele tematów. Mówiliśmy również i o Polonii, która tam funkcjonuje, o pewnych problemach, z którymi się boryka. Podkreślaliśmy wielokrotnie możliwość pewnej współpracy. Pan profesor również podkreślał, że nie zerwał kontaktów ze Skawiną, że często tutaj bywa i czuje się po prostu, że tutaj jest jakby w cudzysłowie jego dom rodzinny. Proszę bardzo, w takim razie otwieram dyskusję. Tu był pan radny Sapała, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tutaj brakuje mi jednej rzeczy, to co pan przewodniczący przed chwilą powiedział, tylko ja tutaj żadnej wzmianki nie widzę w tym uzasadnieniu do tej projektu tej uchwały, że pan profesor zgadza się na to, wyraża, a powinno tak, to jednak być tak, napisane. Oczywiście, nie ma tu żadnej zmianki. Tak, przepraszam bardzo, niedopatrzenie z mojej strony, oczywiście postawiłem jeden krok, a nie postawiłem drugiego, dlatego że tak jak wspomniałem, pan profesor w swojej skromności, tak bym powiedział, zwraca uwagę, czy po prostu, czy rzeczywiście taki zaszczyt, bo tak to traktuje, powinien przyjąć, natomiast oczywiście nie byłoby tego projektu uchwały, gdyby nie zgoda samego pana profesora na przyjęcie tego tytułu. Przepraszam, to było niedopatrzenie z mojej strony, panie radny. Ale szkoda, że to nie zostało tu w jakiś sposób, aby króciutko zapisane. Natomiast jest kwestia taka, że w regulaminie jest wpisane, że oczywiście ja muszę zapytać, czy tak jest mój obowiązek, czy osoba, której ten tytuł chcemy nadać, ten tytuł przyjmie. I potraktujmy to jako moje niedopatrzenie, że po prostu o tym nie poinformowałem, bo taka zgoda oczywiście jest. Nie wiem, czy proszę bardzo. Kto z państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Stanisław Płac. Szanowni państwo, mam przyjemność znać od zawsze pana profesora Henryka Siewierskiego. Jesteśmy kolegami z ławy szkolnej, szkoła numer 2. Potem ja trafiłem do trójki, spotkaliśmy się znowu w liceum. Jedno z hobby Henka to jest muzyka. Był członkiem zespołu muzycznego znanego na Niwie Skawińskiej. Razem z kolegami był najmłodszym uczestnikiem w tym zespole. Już jako licealista tworzył teksty. Również blisko był związany z parafią. Z parafią poprzez to, że był ministrantem, szefem ministrantów i można go tu zobaczyć na fotografiach koło pomnika papieskiego. Tam jak kardynał Karol Wojtyła odwiedzał, jest i ksiądz Iglicki, jest i profesor Henryk. No i dlatego, szanowni państwo, cieszę się, że zaakceptował, bo skromność Henka to zawsze była przeogromna. Proszę państwa, humorystyczne zdarzenie. Zajęcia WF-u. Heniek się jeszcze czym cechował? Był super talentem lekkoatletycznym. Skakaliśmy w dal, bo to ocena zależała od odległości uzyskanej. No i Heniek ustanowił rekord szkoły. Ale ze względu na jego zajęcia z kulturą związane inne, nie oddał się sportowi. Być może był też słynny na niwie lekkoatletycznej. No, doktorat, który uzyskał, to lata 70. tuż po studiach, bo on angażował się jak do tej pory. Maksymalnie w pracę, którą wykonywał. Mam przyjemność prawie corocznie się z nim spotykać, bo on raz, dwa razy w roku tu w Skawinie bywa. No i dlatego bardzo się cieszę, że właśnie pan profesor będzie osobą jako honorowy członek naszego miasta, honorowy obywatel i jemu to się po prostu należy.
jest jednym z profesorów, którzy zrobili karierę za granicami, bo też jeszcze jest pan profesor Wojciech Kucharz, matematyk. Szanowni Państwo, dwukrotny zwycięzca Olimpiady Matematycznej, też absolwent z Kawiny. No ale też on natomiast jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych i obywatelem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czynienia projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 38/536 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta i gminy Skawina profesorowi Henrykowi Siewierskiemu. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się honorowe obywatelstwo miasta i gminy Skawina profesorowi Henrykowi Siewierskiemu za propagowanie literatury i kultury polskiej na świecie oraz podkreślanie związków z miastem rodzinnym Skawiną. Paragraf drugi. Akt nadania honorowego obywatelstwa zostanie wręczony na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza miasta i gminy Skawina do podjęcia działań związanych z przygotowaniem uroczystej sesji. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Taka krótka informacja, bo po rozmowie z panem profesorem planuję urlop w miesiącu marcu. Natomiast nie wiadomo, jak do tego odniosą się władze uczelni, dlatego też się Państwo byli przygotowani, że ta uroczysta sesja będzie bądź w marcu, bądź na początku kwietnia, przy czym pan profesor zobowiązał się, że poinformuje mnie z miesięcznym wyprzedzeniem, kiedy ten urlop otrzyma. Przechodzimy do punktu 13. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt Komisji Rewizyjnej referuje Józef Niechaj, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem pracy Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji zadań ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań budżetu obywatelskiego. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenia, spotkała się z osobami odpowiedzialnymi za realizację budżetu obywatelskiego w roku 2016. Dotyczy to pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, który był realizowany na terenie naszej gminy i który został, realizacja zadań została zakończona. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych protokołem przez Komisję Rewizyjną. Może w skrócie przedstawię właśnie propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych. Szczególnie pragnę zaznaczyć, że dotyczy to realizacji budżetu obywatelskiego roku 2016, czyli pierwszej edycji, i kontrolą tej edycji budżetu obywatelskiego Komisja Rewizyjna się zajmowała. Panie Przewodniczący, jeżeli można, pozwolicie Państwo, że na moment przekażę prowadzenie obrad Pani Wiceprzewodniczącej Ewie Masłowskiej. Mogę kontynuować, dziękuję. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje i zaleca podjęcie pewnych określonych działań dotyczących kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Pierwsze, ustanowienie osoby odpowiedzialnej za koordynowanie projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w tym głównie kosztów i ich realizacji poszczególnych zadań, które zostały wybrane do realizacji. Dwa, informowanie na bieżąco wnioskodawców realizowanych projektów o kosztach i realizacji, tak aby nie doprowadzić do sytuacji przekraczania kosztów realizacji poszczególnych zadań, i wnioskuje też Komisja, aby wszelkie przekroczenia wynikające z realizacji zadań nie obciążały wnioskodawców, tylko były po ustaleniach z wnioskodawcami, z władzami gminy, z osobami kompetentnymi, w jakiś inny sposób pokrywane, w domyśle z budżetu gminy. Trzy. Podanie do publicznej wiadomości w Zakładce Budżetu Obywatelskiego realizację rzeczywistych kosztów wszystkich zrealizowanych projektów w ramach edycji budżetu obywatelskiego 2016. I cztery. Zwrócenie
zarządowi osiedla Ogrody w ramach tak zwanych środków do dyspozycji osiedla dopłaty, która została poniesiona przez zarząd osiedla Ogrody z środków do dyspozycji osiedla za przekroczenie kosztów realizacji projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2016 na terenie osiedla. W imieniu komisji zwracam się do państwa radnych o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji może opiniowała projekt tej uchwały? Jeśli nie, to otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę, pani mecenas. Szanowni państwo, Wysoka Rado, ja z góry przepraszam za to, co powiem, ale niestety nie jestem w stanie za bardzo zrozumieć, o co chodzi komisji rewizyjnej, ponieważ wnioski komisji rewizyjnej są takie, żeby pieniądze wydane z budżetu pokryć pieniędzmi z tego samego budżetu, mówiąc w skrócie. Szanowni państwo, z założenia, podkreślam jeszcze raz, budżet obywatelski nie ma tak naprawdę jasnej podstawy prawnej w ustawie i założenia budżetu obywatelskiego, inicjatywa, która pojawiła się w samorządach, była taka, że ma to być taka próbka demokracji bezpośredniej. To znaczy obywatele częścią budżetu gminy gospodarują sami sobie. Przeznaczają te pieniądze na to, na co chcą. Czyli taka próba, żeby każdy obywatel gospodarował swoimi pieniędzmi, bo te pieniądze nie pochodzą z żadnego innego źródła, tylko z podatków, dotacji, darowizn i tak dalej, gospodarował sam dla siebie. Dlatego też, no w mojej ocenie, te wnioski i zalecenia po prostu są niewykonalne, dlatego że mnie się wydaje, że komisja tak jakby rozdzieliła jeden budżet. To wszystko dzieje się w ramach jednych pieniędzy. To nie są inne pieniądze. One nie wpływają z zewnątrz. To są te same pieniądze, które są w budżecie od lat. I to są te same pieniądze, które i tak zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, czyli na to, czego obywatele sobie życzą. Dlatego też te wnioski w mojej ocenie zmierzają do powołania, po pierwsze powołania kolejnego wydziału finansowego, który będzie nadzorował tylko i wyłącznie wyjęty kawałek budżetu, który de facto wyjęty nie jest, bo te pieniądze się mieszczą w jednych i tych samych paragrafach budżetu. A w mojej ocenie no fizycznie nie jest możliwe informowanie na bieżąco wnioskodawców o kosztach realizacji. Wnioskodawca jest informowany o kosztach realizacji w uchwale budżetowej, w sprawozdaniach z wykonania budżetu, w wynikach głosowania nad budżetem obywatelskim. Nie bardzo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to miałoby wyglądać. Po drugie, no podanie do publicznej wiadomości w zakładce budżet obywatelski realizację rzeczywistych kosztów wszystkich zrealizowanych projektów. No te koszty są też na bieżąco jakby pokazywane przez gminę, bo po prostu w sprawozdaniach finansowych, bo po prostu no dany projekt jest realizowany i to jest nic innego jak kolejne zadanie własne gminy, kolejna inwestycja, którą gmina i tak realizuje. Natomiast kwestia zwrócenia zarządowi osiedla Ogrody rzeczywistej dopłaty, no ja nawet nie jestem w stanie wyjaśnić burmistrzowi, przepraszam bardzo, o co chodzi. To znaczy, to jest zalecenie takie, jakby zarząd osiedla Ogrody chciał, żeby mu zwrócić jego pieniądze. Te same, które on dostaje w ramach budżetu gminy, czyli żeby budżet z budżetu zwrócił sobie swoje pieniądze. Ja to tak rozumiem. Bardzo państwa przepraszam, natomiast obawiam się, że po prostu no chyba doszło do pewnego nieporozumienia, ponieważ mówimy o jednych i tych samych środkach finansowych, nie ma innych środków finansowych. Te pieniądze nie przyszły z zewnątrz, nie zostały przez nikogo darowane. One jak były
w poszczególnych paragrafach budżetu, tak dalej są. I nie ma tutaj dwóch budżetów, ani trzech budżetów. Jest jeden budżet. Wszystkie środki finansowe, które otrzymuje do dyspozycji zarząd jakiegokolwiek osiedla, to są środki finansowe, które wypływają z budżetu gminy. Wszystkie środki finansowe, które wpływają do zarządu, to są środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy. Nie ma środków finansowych, które nie mogą się znaleźć w budżecie gminy. No i ostatnia kwestia, nieznane jest uzasadnienie, dlaczego akurat zarządowi osiedla Ogrody ma być zwrócona jakaś dopłata. No i na jakiej podstawie? Dziękuję. Ja formalnie przekazuję prowadzenie posiedzenia panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. W tej kwestii jeszcze przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo pani mecenas za wykład dotyczący budżetu gminy, budżetu łatwieckiego. Radni i członkowie komisji znają te wszystkie zasady i wiedzą, znaczy jak funkcjonuje zarówno budżet gminy, jak i budżet obywatelski. Natomiast te wnioski, zalecenia wynikały z zasad realizacji, sposobu realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2016. I może pokrótce postaram się jakby rozwiać pewne wątpliwości, uwagi pani mecenas. Kwestia podania do publicznej wiadomości. Te informacje zostały po interwencji Komisji Rewizyjnej podane do publicznej wiadomości i opublikowane w zakładce budżet obywatelski i realizację. Więc to zostało w jakiś sposób zrealizowane, więc nie wiem, do czego pani ma wątpliwości, z jakiego wynikają pani uwagi, skoro te informacje zostały podane w zakładce. Informuję na bieżąco, no niestety powinny być osoby, które wnioskowały, informowały na bieżąco o koszta realizacji, ażeby później się nie okazało, że te koszty zostały radykalnie przekroczone i był problem z pokrycia kosztów realizacji poszczególnych zadań. Ustanowienie osoby odpowiedzialnej, no musi być osoba odpowiedzialna i teraz już to zostało w jakiś sposób zrealizowane, która odpowiada gminie, koordynuje i pani mecenas, nie potrzeba tworzyć kolejnego wydziału finansowego, nie trzeba tworzyć kolejnych stanowisk. Wystarczy po prostu personalnie ustanowić osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. I czwarta kwestia osiedla Ogrody. To jest kwestia, gdzie tu pewnie pan radny Marek Fugier więcej na ten temat będzie mógł powiedzieć, że te środki zostały przekazane z tak zwanych środków do dyspozycji osiedla. Rozumiem, że nie ma oddzielnych budżetów osiedli, nie ma oddzielnych budżetów sołec, jest jeden budżet gminny i nie ma możliwości przekazania w sposób realny tych pieniędzy, tylko jest kwestia, żeby zarząd osiedla mógł tą kwotę, tą różnicę rozdysponować na zadanie, które będzie realizowane po ustaleniu na wniosek zarządu osiedla. Wstępnie, w skrócie, może w ten sposób, mam nadzieję, że się udało w jakiś sposób rozwiać wątpliwości pani mecenas. Widzę, że pani mecenas kiwa głową, więc rozumiem, że pani mecenas nie przekonałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pana radny Sapała. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Pani mecenas, pani pięknie, w pięknych słowach to wszystko opisała, odnoszę się przede wszystkim do osiedla Ogrody, ale nie może być tak, że próbujemy mieszkańców osiedla Ogrody karać za to, gdzie nie ponieśli żadnej winy, bo proszę państwa, nigdzie nie było postanowione w ten sposób, że jeśli zarząd osiedla czy zarządy osiedla jakieś dostają kwotę,
do dyspozycji na cały rok, że nigdzie, podkreślam, chyba że nie mam wiedzy, że z tych pieniędzy będzie można pokrywać wszelkie różne z tym związane sprawy, bo było to nieuczciwe i niesprawiedliwe. Nie wytłumaczy pani mecenas mieszkańcom nigdy, że oni zostaną ukarani za to, że ktoś nie... Podkreślam, że ktoś nie dopilnował tego i nie doszacował, czy nie wyszacował właściwie realizacji budżetu obywatelskiego. To nie mieszkańcy byli winni, że nie trafiliśmy w dziesiątkę. I to nie mieszkańcy powinni teraz ponieść koszty tego. Uważam, żeby to było krzywdzące i nieuczciwe mieszkańców osiedla Ogrody. I naprawdę nie powinniśmy dyskutować, bo jak mówię, pani cały czas mówi, to są jedne. Tym bardziej, że to są jedne pieniądze. Jeśli przyjęliśmy budżet obywatelski, to w którym momencie tego zadania trzeba powiedzieć stop, nie zrealizujemy więcej. Ale jeśli się zrealizowało, to z całą świadomością, że muszą się to znaleźć pieniądze, a nie próbować wyszarpywać pieniądze z tej puli, które ma zarząd osiedla Ogrody. I podkreślam, i byłoby to krzywdzące i nieuczciwe dla mieszkańców osiedla Ogrody. Dziękuję bardzo. Pan radny Fugiel. Szanowni Państwo, mam takie dwa wątki. Wątek osobisty dotyczący sposobu głosowania w bieżącej edycji i wątek merytoryczny dotyczący złożonych przez Komisję zaleceń. Panie Radny, przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o obecną edycję, to nie jest temat tej uchwały, dlatego miałbym taką prośbę, gdyby to ewentualnie w punkcie wolne wnioski i zapytania, byłaby taka możliwość? Nie zgadzam się. To ja w takim razie dyskutujemy stricte na temat uchwały, mówimy o wnioskach z 2016 roku. W związku z tym proszę trzymać się tego tematu. Natomiast jeżeli chce pan poruszyć temat bieżącej edycji, w punkcie wolne wnioski i zapytania, oczywiście udzielę panu głosu, będzie mógł pan odpowiedzieć. Natomiast my... Bardzo uprzejmie panu dziękuję. Kontynuuję. Szanowni Państwo, wątek osobisty. Oczywiście, że bezwzględnie niewłaściwym i niegodnym był mój współudział w pozyskiwaniu głosów w sposób niezgodny z regulaminem. Tak. Panie radny, przepraszam byłem, pan, ale i jestem przypominam, tego świadom. Przypominam jedno panu, zdanie, panie, przypominam panu, dyskutujemy na temat uchwały dotyczącej zaleceń pokontrolnych Szanowny budżetu 2016. Szanowny panie przewodniczący, jeśli chcę powiedzieć i być wiarygodnym w sprawie sprawach bieżących, w związku z tym muszę wyartykułować to jedno zdanie. Niech mi pan pozwoli go tylko przeczytać. Jedno zdanie, proszę Dokładnie. Bardzo. Dokładnie. Więc jeszcze raz. Oczywiście, że bezwzględnie i niewłaściwym, niegodnym był mój współudział w pozyskiwaniu głosów w sposób niezgodny z regulaminem. Tak, byłem i jestem tego świadomy, za co oficjalnie wszystkich przepraszam. Żaden powód, w tym chęć działania na rzecz i dla dobra mieszkańców, takie dzielenie grzechów z innymi w sposób niewystarczający i niegodny. Zasad należy przestrzegać, więc jeszcze raz wszystkich przepraszam. Czuję się z tym źle i chciałem to publicznie wyartykułować. A teraz odnoszę się do zaleceń pokontrolnych. Pani mecenas, a może jeszcze wcześniej... Szczerze mówiąc, byłem przygotowany na rozmowę, ponieważ odbyła się wczoraj pierwsza edycja jakichś zmian do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Wczoraj się odbyło takie spotkanie. Byłem przygotowany na inną rozmowę. Poszło tak, jak poszło. W związku z tym w najkrótszej skali, jakiej mogę, powiem jeszcze jedną rzecz. A propos zresztą złożonych przez komisję wniosków. Poza tym moim oświadczeniem apeluję jednocześnie do wszystkich pozostałych uczestników budżetu o przestrzeganie reguł. A odnosząc się do zaleceń pokontrolnych z realizacji projektów edycji 2016, podam w największym skrócie, jakie jest możliwe, ponieważ szczegóły możecie sobie Państwo przeczytać w protokole numer 35 i 36, które również pani mecenas polecam. Mam również nadzieję, że pokusa, jakiej uległ pan burmistrz przy realizacji projektów budżetu obywatelskiego z 2016 roku poprzez istotne przeszarżowanie kosztów kilku projektów, niefortunne zakwalifikowanie projektu Skrzęcina do realizacji, niesłuszne
ale skuteczne obciążenie zarządu osiedla Ogrody za przekroczenie kosztów realizowane na ich terenie projektu, że to więcej pana, panie burmistrzu, nie dopadnie. I chciałbym na tym zamknąć, ponieważ komisja nie sprecyzowała terminu realizacji zadań zaleceń pokontrolnych, a zwyczajowo tak jest. Bardzo proszę, aby te zalecenia w punkcie pierwszym i drugim, czyli w tych pierwszych ustępach, które tam nie mamy wypunktowane, aby pierwszy i drugi, ten punkt zaleceń były realizowane już przy bieżącej edycji, a trzeci i czwarty zostały zrealizowane niezwłocznie. Możemy to znaleźć. Pani mecenas, gdyby pani przeczytała protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji budżetu obywatelskiego 2016, wiedziałaby pani, o czym komisja pisze, i jednocześnie informuje, że na stronie BIB jest ogłoszony jeden i drugi protokół i pod tym protokołem podpisany jest pan burmistrz bez uwag. W związku z tym, jakby pani była uprzejma, odpowiem pani, nie broniąc komisji, ale bardzo się cieszę, mimo że to była trudna kontrola, że komisja odważyła się dość odważne wnioski zaproponować. Bezwzględnie uważamy, mimo że to jest sprawa organizacyjna, powinna być osoba, która pilnuje koszty. Najczęściej się niestety dzieje tak, że o kosztach projektu dowiadujemy się na koniec roku, no wtedy, kiedy jest po prostu koniec realizacji. I aby się nie okazało, że taka wiedza wnioskodawcę zaskoczy, że za chwilę musi dopłacić, ponieważ wnioskowany przez niego projekt na koszt X kosztuje X plus 20 lub 30 tysięcy. Organizacyjnie myślę, że to nie jest wielki problem. Nie powinna pani tego podnosić jako rzecz niewykonalną, bo to jest wykonalne. Proszę panią, podanie do publicznej wiadomości w zakładzie budżetu. Szanowna pani, doskonale pani o tym wie i pan burmistrz również, że funkcjonuje strona internetowa, oficjalna strona internetowa urzędu i od roku między innymi jest zakładka pod tytułem przy zakładce budżet obywatelski realizacje. I tam jest realizacja 2016. W wyniku kontroli komisja stwierdziła, że jeden wniosek został przekroczony jego koszty o 88 tysięcy. Nawet na komisji dwa razy prosiłem, żeby to pani przeczytała. 88 tysięcy. Jeden wniosek został przekroczony o 50 tysięcy złotych. A w regulaminie i w zasadach mamy napisane, że wniosek nie powinien przekroczyć. Ja rozumiem również, że były istotne powody temu, żeby takie rzeczy się działy. Już pomijam otoczkę. Panie radny, jeszcze inną. Tylko kwestia natury technicznej. Proszę kierować pytania i odpowiedzi do pana burmistrza, ponieważ pan burmistrz jest odpowiedzialny za budżet, natomiast nie chciałbym, żeby to była dyskusja między panem a panią mecenas za budżet obywatelski. W związku z tym proszę kierować ewentualne uwagi, pytania do pana burmistrza, ewentualnie, bo chyba pan burmistrz Rzepisko jest za to odpowiedzialny, więc proszę kierować. Natomiast jeżeli pan burmistrz Rzepisko będzie potrzebował wsparcia natury prawnej, to wtedy będzie się posiłkował panią mecenas. Dobrze? Oczywiście zwracam się do pana burmistrza i do pani mecenas, bo pani mecenas to wyartykułowała jako problem. Szanowni państwo, na stronie internetowej w zakładce edycje były podane wartości niezgodne z tym, co komisja stwierdziła. Komisja nie prosi o nic innego, tylko skorygowanie ich do takich wartości, jakie stwierdziliśmy na komisji. Po części w pierwszym punkcie on już został zrealizowany, ale w pozostałych nie. A jeśli chodzi o zwrócenie zarządowi osiedla kosztów. Szanowna pani, chodzi o równe traktowanie wszystkich wnioskodawców. Jeśli jeden z projektów przeszarżowany został o 88 tysięcy i nikt się do niego nie zwrócił o złotówkę zwrotu. Jeśli drugi projekt został przeszarżowany o 50 tysięcy i nikt nie zwrócił się do niego o partycypację czy dopłatę, a zarządowi osiedla, a panu burmistrzowi nie drgnęła ręka, żeby napisać do zarządu osiedla o zwrot 15 tysięcy złotych za przekroczenie swojego protokołu, to jest niewłaściwe. W związku z tym pan burmistrz wystąpił do
tych, którzy przekroczyli o 15, nie wystąpił tych, którzy przekroczyli o 50 i 88 i komisja o nic więcej nie prosi, tylko o równe potraktowanie, czyli jeśli nikt nie został obciążony przekroczeniami swoich projektów, to również nie powinno to dotyczyć projektu ogrodów, a ponieważ to się fizycznie zdarzyło, prosimy tylko o zwrot i absolutnie nic więcej. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz się odniesie do burmistrza Episko do tej kwestii? Szanowni Państwo, oczywiście jesteśmy beneficjentami tego, że w 2016 roku wprowadziliśmy budżet obywatelski. Uczymy się na błędach i ta nauka wyszła w tym roku dokładnie, gdy 13 projektów zgłoszonych i 11 zostało odrzuconych. Z tego prostego powodu, że po analizie finansowej nie było możliwości realizacji tych projektów w kosztach, które były podane w ramach maksymalnej dotacji z budżetu obywatelskiego. Pierwsza edycja była edycją trudną, gdzie komisja analizowała całość dokumentacji i znalazła to, co znalazła. Niemniej jednak nikt tego nie ukrywał, ponieważ zgoda na współfinansowanie tego zadania w Parku Jana Pawła II była z zarządu osiedla i zarząd osiedla w pełni świadomie podjął decyzję, że te pieniądze ze swojego funduszu dokłada. Jeżeli będzie wola Rady Miejskiej, by tak zrobić zgodnie z zaleceniami, burmistrz pochyli się nad tymi zaleceniami. Obecnie staramy się, żeby podobne sytuacje się nie zdarzały, ale ten, kto próbuje wykonywać jakiekolwiek kwestie inwestycyjne na terenie gminy, musi się liczyć z tym, że czasami kosztorys inwestorski mówi jedno i przy ZUZi, kto zna się na kosztorysowaniu, wie kim jest albo czym jest ZUZia, to program komputerowy, który po prostu ustala koszty związane z realizacją danego zadania. Zdarza się często w ten sposób, że ZUZia puści, powie, że jest taka możliwość, żeby zrealizować dane zadanie w tych kosztach 100 tysięcy złotych. Potem okazuje się, że te koszty są radykalnie wyższe i pewnie komisja rewizyjna w przyszłym roku, badając budżety obywatelskie lat ubiegłych, pewnie również nad podobnymi problemami się będzie musiała pochylić. Niemniej jednak, kto nic nie robi, ten niczego złego nie zrobi. Więc szanowni Państwo, pro publico bono, by zrealizować dane zadanie, zadanie dobre, zadanie oczekiwane przez mieszkańców, zostały te zadania zrealizowane. Mówimy tutaj o budowie chodnika w Radziszowie, który był bardzo potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców, ale mówimy również o boisku na skwerze Jana Pawła II, który został współfinansowany z budżetu gminy, z funduszu albo ze środków przeznaczonych do dyspozycji zarządu osiedla. Wola Rady Miejskiej będzie dla burmistrza wykładnikiem w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim pan radny Zając, to rzeczywiście to, co zwrócił... Ja tutaj prowadzę sesję i w kolejności zgłoszeń był pan radny Zając, wpisuję pana jako osobę kolejną, natomiast ja tylko jedno zdanie, rzeczywiście to rozwiązanie jest niesłychanie popularne, biorąc pod uwagę nawet ilość głosów, które zostały oddane, a myślę, że wszyscy mamy świadomość, że jest to rozwiązanie niesłychanie trudne, dlatego że co prawda myśli się o tym, żeby wprowadzić zapis ustawowy, który by regulował tego typu rozwiązanie w ramach budżetu obywatelskiego. Myślę, że byłoby to słuszne. Natomiast rzeczywiście jest to na drodze pewnych eksperymentów i wyciągania wniosków, stąd coroczna ewaluacja tego procesu i myślę, że on może być czasami bliski doskonałości, natomiast doskonały pewnie nigdy nie będzie. W kolejności zgłoszeń pan radny Eugeniusz Zając, proszę bardzo. Znaczy, proszę Państwa, musimy troszeczkę uspokoić tą całą dyskusję i myślę, że ta sprawa powinna być w tym kierunku. No nie ukrywam, że był to pierwszy budżet obywatelski, który był realizowany. No i potknięcia były duże w tym zakresie. Nie ukrywam, że tu jest bardzo duża wina była po stronie wydziałów weryfikujących, bo jeżeli na przykład budżet obywatelski dla Radziszowa przekroczenie aż o 88 tysięcy i to nie zostało zweryfikowane, no to ewidentnie nawet ZUZia nie pomoże. To samo jest z projektem budżetu obywatelskiego, jeżeli chodzi o Wolę Radziszowską. Też było przekroczenie 50 tysięcy. No i cóż się wtedy dzieje? To nie jest tak, że
burmistrz zwracał się i do pani sołtys Radziszowa, i do pana sołtysa Blaka, żeby ewentualnie, czy by z budżetu sołeckiego tych pieniędzy jakby nie pokryć. Oni się na to nie zgodzili. No cóż, zarząd osiedla Ogrody był mniej odporny na takie sugestie i z tych pieniędzy, które są do dyspozycji osiedli, zgodzili się na te 15 tysięcy wzięte. I dlatego uważam, ponieważ zgodnie z tym, co pani mecenas mówi, to jest prawda, rzeczywiście to jest jeden budżet, jedne pieniądze. Sugestia prosta, żeby fundusz osiedla Ogrody na ten rok zwiększyć o tą kwotę 15 tysięcy, żeby po prostu równo, sprawiedliwie traktować wszystkie nasze podmioty, sołectwa, osiedla, tylko po to i tylko tyle. Myślę, że to w ramach tych jednych pieniędzy można ten fundusz osiedla Ogrody zwiększyć i będzie wszystko w porządku, a uczymy się na błędach i następne budżety obywatelskie będą tymi budżetami, które myślę, że tych przeszacowań już nie będzie. I tu mam wniosek do pana burmistrza, żeby jednak te zalecenie komisji rewizyjnej przyjąć do wiadomości, do rady, żeby to zostało przyjęte, dlatego że no musimy równo, sprawiedliwie traktować jakby wszystkie podmioty. One działają w interesie mieszkańców i myślę, że inna decyzja spowodowałaby to, że czułyby się one po prostu niedobrze, w sposób niewłaściwy. Tylko tyle i myślę, że ta dyskusja w dalszym ciągu jest zbędna. Dziękuję. W kolejności zgłoszeń pan wiceprzewodniczący Bylica. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado. Tu Księdzi został przywołany przez komisję rewizyjną. Szanowni państwo, nie rozumiem dlaczego, bo chodzi o altanę. Chodzi o altanę. Środki, które otrzymaliśmy z budżetu, zakładały taki kosztorys był wstępny, i w stanie surowym została ta ukończona. Surowym mówię w tym znaczeniu, że ze środków sołeckich, my pokryliśmy ze środków sołeckich, doprowadziliśmy energię elektryczną podziemną, doprowadziliśmy, zrobiliśmy odwodnienie, rynien tego nie było, bo w Zelczynie stoi bez rynien chyba, bo myśmy się wzorowali na Zelczynie i została wykonana bariera zabezpieczająca, żeby ktoś nie poleciał w dół, bo tam jest teren spadkowy. I tyle. I pokryliśmy to środki sołeckie, nie widzę problemu. A budżet był 45 tysięcy i zrealizowaliśmy 450 altany. A to, że później doszły sprawy, tośmy ujęli z budżetu sołeckiego na altany i wyłożyliśmy. Więc nie rozumiem tego, gdzie jest jakiś problem. Dziękuję. Pan radny Sapała. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza Rzepisko, jak i częściowo do pana radnego Eugeniusza. Chodzi o to, że na podstawie tej wiedzy, którą ja mam, to panie burmistrzu, absolutnie się nie zgadzam, podkreślam, na podstawie tej wiedzy, którą ja mam, absolutnie się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, że była to świadoma decyzja. Nie, bo żeby tą sprawę rozpatrywać, to trzeba by było wziąć wszystkie zadania, które miały być na osiedlu Ogrody realizowane, które miała sfinansować gmina, a jednak szły pieniążki z funduszu osiedlowego. Dlatego ja nie znam szczegółów, ale na pewno poproszę panią przewodniczącą osiedla, żeby to naprawdę szczegółowo rozważyć i rozpatrzyć, jak to było. Bo tak jak powiedziałem i wrócę jeszcze raz, podobnym tonem jak pan Eugeniusz, tak trzeba tą sprawę załatwić. Dlatego, że nie mogą mieszkańcy być ukarani za niewłasną winę. Podkreślam z naciskiem jeszcze raz. To ktoś powinien był nad budżetem czuwać. Jeśli brakło tej skromnej kwoty, podkreślam skromnej kwoty 15 tysięcy, to trzeba było powiedzieć, że nie realizujemy tego. A ta sprawa, że się zgodził, ja po prostu nie lubię mówić o czymś, gdzie dokładnie nie mam wiedzy i szczegółów, ale na ten temat panu przewodniczącą osiedla, panią Magdę Grzywą, wiele razy rozmawiałem i nie było to tak, że to była świadoma, że proszę, brakło my z funduszu, bo mamy nadmiar osiedlowych, dokładamy. Podkreślam jeszcze raz, nie było to tak i ja na pewno będę prosił bardzo panią przewodniczącą zarządu osiedla, żeby spróbowała te szczegóły powiązane, tak jak wcześniej powiedziałem, z innymi wydatkami na tym osiedlu, z tym funduszem osiedlowym, bo
tak nie może być, że mieszkańcom się odbiera się to, co im się słusznie. Jakoś nikt się nie odniósł do tego, co ja powiedziałem. Jak można, bo jeśli zrobimy taki precedens, że w tej chwili z funduszu osiedlowego będziemy pokrywać wszelkie inne straty, bo za chwilę wyjdzie inna sprawa. Nie budżet obywatelski, a inna. Nie, to wy tu macie, to my wam zabierzemy. No to po co się zarządom osiedla dawało te pieniądze? Po co się dawało zarządom osiedla te pieniądze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Fugiel. Szanowni Państwo, kończmy to, ale Panie Antoni, nie ma co mieszać do tego Pani Magdy, ponieważ to, cośmy napisali, napisaliśmy w oparciu o kontrolę, którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna, ma taką wiedzę, taką zaproponowała, Pan Eugeniusz wyartykułował, ja to również potwierdzam. Szanowni Państwo, rzeczywiście potwierdzam, że ta pierwsza edycja nie była szczęśliwa, w tym również dla gminy. No było wiele pokus i one się niestety zrealizowały. I zamknijmy to, tak jak ja przed chwilą powiedziałem, przepraszam i mam nadzieję, że cokolwiek moja wiarygodność wzrasta. Uważam, że również ze strony gminy należy powiedzieć przepraszam. Wnioski są zasadne i trzeba je zrealizować, bo trzeba równo traktować wszystkich. Panie burmistrzu, rzeczywiście nie ma nie chodzi o to, żeby jakieś sztuczne argumenty nam dawać. Niech pan rzeczywiście tej ZUZi nie miesza, bo program dokosztoryzowania ZUZie liczył i Wolę Radziszowską i Radziszów i pewnie ogrody, więc ten błąd byłby dokładnie ten sam. Zamknijmy to, jeszcze raz mówię, ja przepraszam, gmina powinna również powiedzieć przepraszam i spróbujmy być wiarygodni i uczciwi. Ja to przynajmniej na razie w tym momencie deklaruję. Panie radny Bylica, być może, że jest błędem, że do projektu uchwały nie zostały podłączone protokoły. Niech sobie je pan po prostu przeczyta, ale jeśli pan chce wiedzieć, to oświadczam panu, że karta projektu Skrzęcina w 2016 roku przez dwa wydziały została zweryfikowana negatywnie. Pańska wiata, czy wasza wiata, przepraszam bardzo, do pana się odnoszę, ale pan to podniósł. Wiata była niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania na dzień składania wniosku i powinna upaść w przedbiegach. To nie chodzi o to, że ona była potrzebna, czy nie zasada. Oczywiście, że była potrzebna. Nawet już był projekt przygotowany, więc procedowanie było proste, ale procedury nie spełniała. W związku z tym nie powinien być procedowany. Tu jest błąd gminy. Nie za zasadności, czy że ktoś do tego dopłacił, tylko że nie powinien ten wniosek przyjąć. Niech pan sobie te protokoły przeczyta i będzie panu lżej to przyjąć. I kończmy to. Więcej przed nami niż za nami, ale tej nauki nigdy za dużo. Zrobiło się sporo zamieszania. Jestem w jakiejś części również w to wplątany z własnej zresztą winy. Jeszcze raz ja mówię przepraszam. Uważam, że gmina też powinna jakąś uderzyć się w pierś i spróbujmy wyciągnąć z tego wszystkie wnioski, aby to się już więcej nie zdarzyło, a wnioski, które proponuje komisja, są bezwzględnie zasadne. Dziękuję bardzo. Panie radny, jedna uwaga, bo mam jeszcze dwie osoby wpisane, dwoje radnych wpisanych do dyskusji, natomiast zastanawiam się, czy pan zgłosił formalny wniosek. Nie, proszę wysłuchać każdego, dlatego pytam, bo parę razy panu chodźmy na dyskusję i chciałem zapytać, czy to formalny wniosek. Jeśli ktoś chce coś istotnego w tym temacie wnieść, ale bez bicia piany, to bardzo uprzejmie proszę, myślę, że ten dzisiejszy dzień jest optymalnym. Już dużo zostało powiedziane, więc jeśli ktoś coś konstruktywnego chce wnieść, no to bardzo proszę, oczywiście, że dobrze, tak. Dziękuję bardzo. W takim razie, w związku z tym, że nie padł wniosek o zakończenie dyskusji, w związku z tym w kolejności zgłoszeń pani radna Zdzisława Bała. Szanowni panowie burmistrzowie, szanowna rado, szanowni goście. Też zostałam wywołana do tablicy. Panie kolego radny Zając, z takim ironicznym uśmiechem pan to powiedział, że ja nie dałam pieniędzy, bo nie chciałam. Nie. Mój projekt bardzo długo trwał i wykonanie było bardzo późne ze względu na pozwolenia wodnoprawne, gdzie to jest teren zalewowy. I sytuacja była beznadziejna, dlatego że chcieliśmy wykonać, żebyśmy się zmieścili w wykonaniu tego zadania w 100 tysiącach, było nierealne. Panowie burmistrzowie zwrócili się do mnie, ale to jest koniec roku i nie miałam żadnych pieniędzy. Było pytanie, czy dołoży sołectwo jakąś kwotę. I wyłuszczyliście państwo tu już wszystko.
Jeżeli ktoś zaczyna remont domu, to jest taki prosty przykład. Przeznacza na to jakąś tam kwotę. W trakcie wychodzi wiele innych problemów, gdzie dokłada drugie tyle. Tak się stało u nas w Radziszowie. Nie korzysta to tylko Radziszów, ale korzystają z tego wszyscy mieszkańcy gminy i nie tylko gminy. Więc ja zwróciłam się z prośbą do panów burmistrzów o to, żeby po prostu nie zostawili nas tym zadaniem rozkopanym i dołożyć nam do wykonania tego zadania. Panowie burmistrzowie przychylili się do tego, a w trakcie jeszcze wychodziło bardzo dużo innych zadań, gdzie trzeba było dołożyć prawie drugie tyle pieniędzy. To pani kierownik wówczas, obliczając i patrząc na to wszystko, po prostu była też przerażona, panowie burmistrzowie też, że taka kwota wyszła. Jeżeli coś złego zrobiłam, to bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dobrą robotę i z tego korzystają wszyscy i jesteśmy zadowoleni, że ten ruch się teraz tak odbywa, a nie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radna i w kolejności zgłoszeń pan wiceprzewodniczący Majdzik. Szanowny panie przewodniczący, szanowni burmistrzowie, szanowni radni, szanowni goście. Ja mam taką prośbę, żeby na przyszłość, jeżeli będą takie konfliktowe jakieś takie sytuacje, aby szefowie komisji jednak konsultowali to przed sesją z burmistrzami i z radcami prawnymi, żeby skonsultować, żeby wtedy nie wychodzą niepotrzebne nieporozumienia, wtedy by się wcześniej wyjaśniło pewne sprawy. I apeluję jeszcze o jedno, że jeżeli to jest budżet obywatelski, to co powiedział wiceburmistrz Norbert Rzepiskor, uczymy się wszyscy. Nie ma co teraz gdybać, że ten winny, tamten winny. Stało się, jak się stało. Czasem się nie doszacuje w przetargach, czy przed przetargami nie doszacuje się inwestycji. I bywa to często, więc trzeba to brać pod uwagę. Jest rezerwa budżetowa, wtedy dołożyć tym sołectwom i osiedlom. Nie zabierać tych pieniążków. Uczą się na błędach, powiedziałem. Te błędy na pewno zostaną teraz poprawione i w przyszłości będzie lepiej. I proponuję i zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Szanowni Państwo, padł formalny wniosek o zamknięcie dyskusji, w związku z tym teraz dwa głosy za, dwa głosy przeciw, ale dyskusja tylko na temat wniosku o zamknięcie dyskusji. Proszę Państwa, kto chciał wziąć udział w dyskusji na temat wniosku, wypowiedzieć na temat wniosku o zamknięcie dyskusji? W takim razie poddaję ten wniosek formalny pod głosowanie. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie? Ale proszę. Dwadzieścia głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? O, przepraszam bardzo, 19 głosów za. Wydawało się, że pan radny. Czyli 19 głosów za, dwa głosy wstrzymujące się przy 21 radnych obecnych na sali obrad. Zatem wniosek został przyjęty, czyli kończymy dyskusję w tym punkcie. Szanowni Państwo, zanim poddam uchwałę pod głosowanie, ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. I w związku z tym, że zamknęliśmy dyskusję w punkcie 13, przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 38/537/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z przeprowadzonej kontroli realizacji wybranych inwestycji gminnych z uwzględnieniem projektu budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
17 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu kolejnego, czyli informacji Pana Burmistrza Miasta Gminy Skawina, pozwólcie Państwo, że krótko oddam głos Panu Kazimierzowi Malinowskiemu w kwestii uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. Pan Kazimierz prosił o parę słów z racji tego, że mam taką możliwość, że Regulamin Rady Miejskiej daje mi takie uprawnienie, w związku z tym oddaję Panu głos. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Panie Przewodniczący przede wszystkim, Panowie Burmistrzowie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Chciałbym serdecznie podziękować jako wnioskodawca za mądrą i trafną podjętą decyzję. A jak mądra to jest decyzja podjęta przez Państwa Radnych, chcę tylko zacytować jedno zdanie z prasy światowej, brazylijskiej, co się na świecie w Brazylii mówi o profesorze Henryku Siewierskim. Proszę Państwa, w Ameryce i na całym świecie ludzie kultury mówią, że jedno jest pewne. Jeden z poetów brazylijskich pochodzi ze Skawiny, spod Krakowa. Więc to zdanie mówi wszystko za mądrością i trafnością Państwa Radnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Punktem 14 porządku obrad dzisiejszej sesji jest informacja o burmistrza miasta gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Panie burmistrzu, oddaję Panu głos. Myślę, że jeżeli Państwo pozwolicie, skupimy się na pytaniach i wnioskach. Dobrze, w takim razie zamykam ten punkt. Punktem 15 są wolne wnioski i zapytania. I proszę bardzo, Pan Wiceprzewodniczący Bylica, proszę bardzo. A przepraszam, Majdzi, przepraszam. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Burmistrzowie, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja mam takie pytanie, ponieważ nie było w tym roku takiej ostrej zimy, całe szczęście, ale jest okres zimowy. Jak posypało śniegiem, to na starym osiedlu, no niestety muszę stwierdzić przy kościołom, że chodniki były nieodśnieżone. Miałem takie właśnie pytanie, z czym to jest związane i dlaczego. Bo poprzedni lata mi były jednak ośnieżone te chodniki, teraz ludzie starsi się przewracali, zwracali się tak samo do mnie, żebym takie pytanie zadał. Dziękuję. Mhm. Czyli kwestia odśnieżenia chodników, akurat tutaj konkretnie osiedle. Pan burmistrz odpowie, czy poczeka, jak będzie... Tak, wolne wnioski, tak. Pan burmistrz udzieli odpowiedzi. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja oczywiście mogę spróbować odnieść się do tego pytania, aczkolwiek mamy skrajnie różne informacje. Oczywiście były miejsca, gdzie te chodniki były odśnieżone później. Były miejsca również, gdzie te chodniki były odśnieżone w sposób bardzo dobry i bardzo szybki, więc myślę sobie w ten sposób. Za odśnieżanie chodników odpowiada w jakiś sposób spółdzielnia socjalna, która została powołana przez gminę. Jest to nowy podmiot, który w jakiś sposób również uczy się tego zadania. Wynika to z bardzo wielu czynników, które wpłynęły na konieczność powołania spółdzielni socjalnej, uruchomienia jej i później przekazania tego zadania również tymże pracownikom. Akurat mówię o Starym Osiedlu, ponieważ nie za całość gminy odpowiada spółdzielnia socjalna, żeby nie było niejasności. Oczywiście zwrócimy na to uwagę. Postaramy się, żeby taka sytuacja więcej nie miała miejsca. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan radny Sapała. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę. Co prawda zimy nie było wielkiej, ale powstało na terenie naszego miasta bardzo sporo tych takich, no nie wiem, czy po mrozie, czy nazwę to dołków, takich braków w asfalcie, które naprawdę to są prośby mieszkańców, nie moje. Powstały takie wyrwy, takie dziury, które nawet i zagrożenie stanowią, bo wieczorem, gdy ktoś taki wdepnie, to można sobie i krzywdę wielką zrobić. W związku z tym mam pytanie do pana burmistrza, czy przewidujecie w najbliższym czasie jakiś przegląd ulic Skawiny i doraźnie to próbować załatać? I druga sprawa to jest taka, którą już wielokrotnie i przy różnych okazjach zgłaszałem, bo proszą o to mieszkańcy i jak widać, to już pewnie drugi
drugi rok trwa bezskutecznie. Na przystanku autobusowym w Korabnikach, tam na tych łąkach, gdzie powstaje jedno osiedle. Tam już dziury dosłownie na samiutkim przystanku, tam gdzie ludzie wsiadając do autobusu muszą w te dziury wdepnąć. Te dziury tam, i to jest 3 czy 4 potężne dziury, które co najmniej od półtora roku, ja apelowałem z powiatu, prosiłem, obiecywano i do dziś to nie jest zrobione. Naprawdę bym prosił, żeby tam wysłać kogoś i doraźnie, bo tam się może zdarzyć nieszczęście, bo te dołki są tak głębokie, autobus nie wjeżdża, tylko staje obok i obywatele, którzy wsiadają do autobusu, muszą w te dziury wdepnąć. Ja ogromnie kolejny raz o to proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan burmistrz wicenotuje. Zanotowane, tak jest. Kolejny pan wiceprzewodniczący Bylica. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, ja mam takie pytanie. Słyszało się, była ta sprawa nagłośniana w telewizji. Rząd szuka środków, żeby wspomóc gminy, jeśli chodzi o drogi gminne. Wiemy, że wszyscy ubolewamy na tym, że tak może. Czy jakieś zwiastuny tej propozycji się pokazują, czy jakieś rozmowy, czy jakieś ankiety gmina wypełnia, jakie potrzeby, czy coś, bo potrzeby są wielkie. A drugie pytanie mam do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, w statutach osiedli, paragraf 4, punkt 1, również w statutach sojectwa, paragraf 10, punkt 2, jest zapis: rada ustala zasady, na jakich przysługuje dieta dla członków zarządu osiedli i dla członków Rady Sołeckiej. Czy ten temat podejmiemy jeszcze w tej kadencji? No bo ludzie statuty czytają, pytają się, co to oznacza ten zapis i tak dalej. Więc tutaj też mam to pytać. Dziękuję. Myślę, że ten temat był dyskutowany i myślę, że również w trakcie ustalania tych statutów, zresztą pan wiceprzewodniczący przewodniczył tej komisji, wie, że ten temat również był omawiany. Jest taka, przy tych zapisach rzeczywiście jest taka możliwość, natomiast jeżeli będzie wniosek osób radnych, którzy są uprawnieni, czyli na przykład będzie wniosek pana burmistrza, zmiany do statutu, jeżeli będą radni zgłoszą taki wniosek, to oczywiście mnie też przysługuje takie uprawnienie. Jeżeli taki wniosek będzie zgłoszony dotyczący wprowadzenia pewnych poprawek do statutów jednostek pomocniczych, to rada nad tym wnioskiem się pochyli. To nie jest moja kompetencja, żebym ja rozstrzygał, czy te pieniądze dawać, czy nie. Jeżeli będzie wniosek organów, którym przysługuje prawo zgodnie ze statutem do złożenia projektu uchwały, automatycznie do złożenia poprawki do projektu uchwały, to rada się nad tym tematem pochyli. Natomiast do tej pory taki wniosek o zmiany w statutach jednostek pomocniczych dotyczących konkretnie tych zapisów do Biura Rady Miejskiej nie wpłyną. Pan burmistrz, druga kwestia. Na dzień dzisiejszy nie było żadnych informacji na temat środków rządowych na remonty dróg gminnych. Jak tylko taka sytuacja się pojawi, będziemy oczywiście podejmować odpowiednie decyzje. W kolejności zgłoszeń pan radny Łukasz Raczkowski. Szanowni państwo, panowie burmistrzowie, chciałem zadać pytanie panu burmistrzowi Tomaszowi Orzegowi. Mija drugi miesiąc funkcjonowania szybkiej kolei aglomeracyjnej. W związku z tym chciałem zapytać, czy po tych dwóch miesiącach jakieś ewentualnie wnioski są, czy sugestie docierają do urzędu. Jak to funkcjonuje? Ja słyszałem w takich opiniach, że może ten rozkład jest troszkę taki nie w ten sposób stworzony, jak mógłby być. Te połączenia, szczególnie poranne, mogłyby być częściej albo troszkę w innych godzinach. Czy jakieś po prostu wnioski z tym spływają też do urzędu? No cóż mogę powiedzieć, zgadzam się z panem radnym, że pociągi mogłyby być częściej, zwłaszcza o poranku oraz w dziurze po 16. Zgadzam się z tym. Uważam, że tak powinno być, ale tak jak wielokrotnie już powtarzałem, chociażby na sesjach Rady, sądzę, że będzie to niemożliwe przez najbliższy co najmniej rok, jak nie więcej, dopóki kolej nie zakończy swoich inwestycji. Jak państwo wiecie, rozkład jazdy jest tylko na pierwsze, na dobrą sprawę, miesiące tego roku. Później nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo tak na dobrą sprawę na wiosnę kolej wchodzi z tymi remontami. Pytanie, ile pociągów się zmieści, jak to będzie wyglądało. Jak byliśmy tak dawno z burmistrzem Rzepiską, pana dyrektora, który za to odpowiedział, w PKP PLK, to rozłożył ręce i powiedział, że on sam jeszcze tego nie wie.
W związku z tym przepraszam, że tak, ale ja też tego nie wiem i powtórzę to, co już wielokrotnie powiedziałem. Dobrze, że ta kolej jest, chociaż w takiej namiastce, bo parę razy, kiedy ja jechałem tym pociągiem, to w Skawinie wysiadało między 40 a 20 osób. Tutaj zgoda, oczywiście, tak. Natomiast obawiam się, że nic więcej teraz nie wskuramy z uwagi na to, że to, co dla nas najistotniejsze w tym momencie jednak, to jest kwestia jak najszybszego rozpoczęcia i zakończenia tej modernizacji. A to powoduje, że pamiętajcie Państwo, że linia E30, czyli dworzec główny, czy dworzec towarowy Podłęże, czyli w stronę Niepołomic, jest cały czas w remoncie i to widać, a ten odcinek naszej 94, czyli od Skawiny do Bonarki, oni będą wchodzić na wiosnę już z pierwszymi robotami. Po prostu te pociągi się nie są w stanie zmieścić, bo oni muszą te tory to oni wyciąć na jakiś czas, a dodatkowo jeszcze tutaj pan burmistrz podpowiada kolejna wielka inwestycja, która przecina te tory kolejowe, czyli trasa Łagiewnicka. I to się wszystko niestety będzie działo w przeciągu najbliższego roku, dwóch, góra trzech. W związku z tym ja myślę, że cały czas i takie były obietnice i widzę, że tak jest też, jakaś namiastka, bo to tak trzeba niestety nazwać, szybkiej kolei jest i będzie, natomiast nie jest możliwe funkcjonowanie tej kolei w takim pełnym wydaniu, jak to było bodajże jeszcze 2 lata temu w Wieliczce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Grażyna Koń. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowna rado. Mam takie zapytanie, które chcę złożyć w formie interpelacji na ręce pana burmistrza, a wiąże się to wszystko z inwestycją, która została rozpoczęta na terenie w Otulinie strefy przemysłowej Huta. W związku z masową wycinką drzew w Otulinie strefy przemysłowej Huta, w dobie gdy Skawina bije rekordy zanieczyszczenia powietrza, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie. Czy inwestor bądź urząd ma zamiar odbudować straty w drzewostanie, jakie powstały w związku z inwestycją? Te resztki lasu, od których pochodzi nawet nazwa osiedla, które oparły się wielu burzom historii, były jedyną zaporą przed zanieczyszczeniem z terenów zakładów przemysłowych położonych w tym rejonie. Zakładów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby chronić tereny leśne wokół naszego miasta, gdyż takie działanie, gdzie wycina się tysiące drzew w mieście, może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Najwyższy czas, aby zamiast powstawania nowych inwestycji przemysłowych, zacząć intensywnie odbudowywać to, co zostało już zniszczone w naszym środowisku. Napisałam tę interpelację w związku z tym, że otrzymuję wiele zapytań w związku z tym, co się dzieje. Wiele osób jest przerażonych widokiem, który widzi. Ja wiem, że jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym, w związku z tym na podstawie ustawy są prowadzone działania. Natomiast bardzo proszę, bo wydaje mi się, że nie tylko ja, ale wszyscy jak tutaj jesteśmy, żeby faktycznie zacząć na poważnie traktować odbudowę zadrzewienia w rejonie Skawiny, która w ostatnich latach została naprawdę w sposób drastyczny i bardzo duży zniszczona. Nie proszę w tej chwili odpowiedź na to pytanie, ponieważ wiem, że to się nie da odpowiedzieć na już. Natomiast bardzo proszę panów burmistrzów o zainteresowanie też się tą sprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radna. Ja tylko formalnie przypominam, że aby, że tak powiem, to pismo nabrało mocy urzędowej, ta interpelacja, prosiłbym o złożenie jej na dziennik podawszy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w kolejności zgłoszeń pan radny Józef Niechaj. Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałbym jeszcze wrócić do tematu transportu zbiorowego na terenie naszej gminy. Kwestie szybkiej kolei aglomeracyjnej, przewozów regionalnych i kolei małopolskich. Tutaj już pan burmistrz Orzuch odpowiedział. Natomiast ja chciałbym poruszyć sprawę i złożyć też interpelację w tej kwestii skomunikowania tych pociągów, które jeżdżą teraz, czy będą jeździć, kwestia rozkładu jazdy, z komunikacją miejską kursującą szczególnie przez ulicę Mickiewicza, gdzie te autobusy rozwożą mieszkańców do poszczególnych
miejscowości, poszczególnych wiosek. Bardzo często jest taka sytuacja w dzisiejszym rozkładzie jazdy, nie wiemy jak to będzie wyglądało w przyszłym rozkładzie jazdy, że przyjeżdża pociąg szybkiej kolei aglomeracyjnej do Skawiny, a w tym samym czasie lub dwie minuty wcześniej lub trzy minuty wcześniej odjeżdża autobus. Nie ma żadnego tak naprawdę skomunikowania i chciałem się zwrócić z prośbą o przeanalizowanie tej sytuacji, w jaki sposób rozmowy z GIT-em, ewentualnie też rozmowy z przewoźnikami kolejowymi, w momencie kiedy układany jest rozkład jazdy kolei, taki czy inny, rozumiem, że te rozkłady jazdy, tak jak pan burmistrz Orzuk powiedział, będą ulegać zmianie, żeby w miarę możliwości te przyjazdy, odjazdy pociągu były w jakiś sposób skomunikowane. Rozumiem, że dopiero tam za 2-3 lata osiągniemy ten system idealny, gdzie autobusy będą zwozić mieszkańców do dworca i będzie możliwość połączenia. Natomiast teraz coraz więcej, jak wiemy, korzysta mieszkańców z komunikacji kolejowej. Jest to najszybsza możliwość dojazdu do Krakowa na tę chwilę, 25 minut ze Skawiny na dworzec. Nie ma możliwości w żaden inny sposób dojechać, ale gdyby też była taka możliwość, żeby to było skomunikowane, część chociaż rozkładów jazdy, przejazdów z autobusami, które rozwożą mieszkańców po okolicznej wiosce i przejeżdżają przez ulicę Mickiewicza. Druga sprawa kwestii też komunikacji. Został otwarty w grudniu tego roku most na Głogoszówczy obok sanatorium. Autobus 253 do tej pory z powodu właśnie remontu, budowy tego mostu dojeżdżał tylko do sanatorium. Chciałbym zwrócić się z prośbą o przedłużenie linii tego autobusu do Woli Rajeszowskiej, tak kiedyś kursował, z zachowaniem też kursu w linii 263. To jest kwestia komunikacji i jeszcze jedna sprawa. Pani minister Jadwiga Emilewicz w wywiadzie, który udzieliła Radiu Kraków około miesiąca temu, jeszcze kiedy była wiceministrem, poinformowała, że Skawina znajdzie się w takim projekcie dotyczącym ekologicznym, dotyczącym wsparcia mieszkańców, nie tylko kwestii wymiany pieców, ale też kwestii dopłat do węgla, dopłat do różnego rodzaju źródeł energii odnawialnej. Czy panu burmistrzowi coś na ten temat wiadomo, czy to była tylko jakaś wstępna zapowiedź, jakiś fakt medialny, czy jakieś rozmowy, jakieś ustalenia w tym względzie trwają? Jeżeli tak, to prosiłbym więcej informacji, jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować i na jakich zasadach gmina będzie brała w tego typu projektach udział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja mam tylko takie pytanie, ponieważ na wstępie swojej wypowiedzi już pan określił, że ma pan taki wniosek, taką interpelację. I teraz pytanie, czy jest to wniosek, to co pan składał, czy interpelacja? Bo jeżeli interpelacja, to wymaga formy pisemnej, dlatego że my ją mamy, mamy ją, ale my mamy ją opublikować w BIP-ie. W związku z tym... Praktycznie. Interpelacja może być w formie pisemnej. Wiem, natomiast miałbym taką prośbę, ponieważ interpelacja powinna być opublikowana tak jak petycje opublikowane na BIP-ie. W związku z tym prosiłbym, jeżeli to jest interpelacja, prosiłbym o formę pisemną po to, żebyśmy mogli umieścić ją na BIP-ie, dlatego że musimy informować również o rozstrzygnięciu tego typu interpelacji. Tak, panie przewodniczący. Czyli jest to interpelacja. Złożę również tę interpelację w formie pisemnej, dobrze, ażeby mogło być zostało opublikowane na BIP-ie, ale na BIP-ie też jest opublikowany dzisiejsza relacja z naszej sesji, więc to też jest w jakiś sposób publikacja. No wiem, no tylko musiałbym dziękuję to, że tak powiem, wyciąć. Złożę pisemnie. Konkretnie dotyczące interpelacji. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Ja może zacznę od trzeciego pytania. Oczywiście zawsze się będziemy angażować w każdy program, który przysporzy nam grosza, żeby realizować te antysmogowe działania i liczymy na to, że tak będzie. Słyszeliśmy również o programie tak zwanym reklamówkowym, czyli dodatkowe fundusze z reklamówek też mają trafić do samorządów, które są na tych miejscach niechlubnych w czołówce. Na wszystko liczymy i czekamy. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie gruntownej analizy rozkładów jazdy szybkiej kolei aglomeracyjnej, ale nie tylko, ponieważ również i kolei regionalnych w korelacji z MPK. Solidnym problemem jest to w tej chwili, że tym, czym charakteryzuje się kolej, to to, że jeździ.
ale do kolei japońskich jeszcze im mocno brakuje. Z kolei komunikacja miejska MPK w Skawinie również jest mocno zdeterminowana przez skawińskie korki, więc skorelowanie, tak żeby na pewno było to dobre, jedno z drugim, wiąże się również z koniecznością likwidacji korków na skawińskich drogach, z czym jeszcze musimy chwileczkę poczekać. Mamy nadzieję, że nasze działania doprowadzą do tego, że te korki znikną. Niemniej jednak trzeba brać jeszcze pod uwagę to, że te rozkłady jazdy, które mamy w tej chwili, one są do 14 lutego, jakby jedna transza. Kolejna transza to jest od 14 lutego od 15 lutego, gdzieś mówi się do połowy marca, a bardzo często zdarza się w ten sposób, że zmiana rozkładu jazdy na której z linii, na przykład takiej, która kursuje do Brzeźnicy, wymaga nie tylko uzgodnień z IKIT-em, ale również uzgodnień z kolejną gminą, więc te uzgodnienia trwają bardzo długo. W związku z tym jest to w tej chwili mocno skomplikowane. Jeżeli uda się doprowadzić do tego, że rozkład jazdy będzie w jakiś sposób stały i będziemy wiedzieli, że on jest na pół roku, czyli na jakiś dłuższy okres czasu, to po prostu będzie nam znacznie łatwiej to zrobić. Takie symulacje mamy już zrobione. No niemniej jednak ciężko będzie doprowadzić do tego, żeby w ciągu 2 tygodni najbliższych albo żeby przymierzyć się już do tego rozkładu jazdy troszkę ograniczonego, jeśli chodzi o ilość kursów SKA, którym będzie od 15 lutego. Spróbujemy się do tego przymierzyć. Co do linii 253 i 263, jesteśmy w trakcie rozmów i z Sołectwem Wola Radziszowska i Sołectwem Radziszów. Niemniej jednak zrobienie takiego zabiegu, by jedna i druga linia jeździła do centrum Woli Radziszowskiej, wiąże się ze znacznym nakładem środków finansowych i wiązałoby się również to z tym, że musielibyśmy dołożyć do tych środków, które w tej chwili wynoszą 1 200 000 zł, znaczną kwotę. Zastanawiamy się, czy 250, czyli ten autobus, który jeździ pod sanatorium, przedłużyć do Woli Radziszowskiej w miejsce tego drugiego. Niemniej jednak Wola Radziszowska byłaby wtedy stratna o 2 kursy. Bo akurat tej linii, która jeździ przez Zawodzie, jest dwa kursy więcej. Wiemy na pewno, i tutaj trwają rozmowy z IKIT-em, że musimy dołożyć przynajmniej 2 kursy rano do linii 283 i 2 kursy po południu do linii 283 z tego prostego powodu, że mimo tego, że ZIKIT stosuje na tych liniach największe autobusy, które są dostępne na liniach aglomeracyjnych, nie zabierają one wszystkich chętnych, którzy do tych autobusów chcieliby wsiąść z tego prostego powodu, że są ciągle za małe, więc brakuje jakby kursów na tej linii tutaj jakby miejskiej, więc też rozmawiamy w tym temacie. Za każdym razem wiąże się to niestety z pieniędzmi, a jeżeli taka decyzja zapadnie, Państwo będziecie proszeni o to, żeby te pieniądze, jeżeli uda nam się znaleźć w budżecie, w jakiś sposób przesunąć. W tej chwili kwota 1 200 000 zł jest rozdysponowana praktycznie w całości na te kursy, które są w tej chwili w rozkładzie jazdy na cały rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Fugiel. Panie burmistrzu, mam 2 rzeczy. Pierwszą, o którą zapytał pan Majdzik, był pan jeśli chodzi o odśnieżanie chodników. Szczerze mówiąc, uważam, że to jest błąd systemowy. Uważam, że przyznanie tego zadania spółdzielni socjalnej jest błędem. Jeśli domyślam się, w jaki sposób są pozyskiwani pracownicy do spółdzielni socjalnej, to jest sytuacja taka, że dzisiaj jest 5, jutro jest 1, a za 3 dni nie ma nikogo, a śnieg cały czas pada. W związku z tym spółdzielnia socjalna jest dobrym pomysłem, wiele rzeczy pewnie załatwi, ale to nie jest zadanie dla spółdzielni socjalnej i jeśli to ma być skuteczne, to proszę, żebyście Państwo to rozważyli. To jest pierwsza rzecz. Tak a propos tego, co się już dzisiaj zdarzyło. A mam pytanie jeszcze inne. U nas na osiedlu jeszcze w ubiegłym roku na klatkach schodowych pojawiły się informacje, że planuje się tam wycinkę drzew, ponieważ MPEC przystępuje do projektowania swoich nowych wysokoparametrowych sieci. Zwróciłem się do spółdzielni, dostałem mapę do celów projektowania i widzę, jak to się planuje na osiedlu Bukowskim. Moje pytanie jest takie. Ponieważ dużo mówimy tu o wystąpieniu pani minister Milewicz, o działaniach antysmogowych. Czy gmina o tym wie?
że MPEC przystąpił do takich działań, bo nie widzę tam ani jednego domu prywatnego, do którego należałoby, czy można byłoby doprowadzić te parametry, czy gmina koordynuje to, czy gmina jest w kontakcie z tymi ekipami projektującymi dla MPS-u, żeby również przy okazji osiedla Bukowskiego prace projektowe w tym temacie podjąć. No bo dużo mówimy i ja wiem, że dla MPS-u jest to bardzo spektakularne, bo odbiór jest jednym przyłączem, ma 70 rodzin, ale również myślę, że jest okazja pożenić to z domami prywatnymi. Chciałem zapytać w związku z tym, czy my współdziałamy również z MPC-em, bo dużo mówimy, a tutaj pojawia się pewna możliwość. Nie wiem, czy ją do końca z niej skorzystamy. Pan burmistrz odniesie do tej kwestii. Czy my współpracujemy z MPC-em? Bardzo dobre pytanie. Z MPC-em współpracujemy na wielu frontach. Jak Państwo wiecie, jeszcze w połowie zeszłego roku była przeprowadzona spora akcja informacyjna dla mieszkańców, że mogą się podłączyć do sieci. Trochę osób z tego próbowało skorzystać, ale zresztą tutaj myślę, że Pan Radny Antoni, który jednocześnie jest pracownikiem MPC-u, może te kwestie bardziej szczegółowo technicznie wyjaśnić, ale prawda też jest taka, że podłączanie budynków jednorodzinnych jest po prostu w większości przypadków ekonomicznie nieopłacalne. I mamy przypadki takie skrajne, naprawdę skrajne, gdzie te koszty były wyliczone na kwoty rzędu 90 tysięcy. W związku z tym w wielu przypadkach jest to po prostu inwestycja nieopłacalna dla mieszkańców i dużo lepiej wtedy oni korzystają z innych źródeł. Co do konkretnych inwestycji w konkretnych miejscach, no mamy taką wiedzę, jaką uzyskujemy od MPC-u. Jeżeli tylko wiemy o pewnych rzeczach, no to staramy się ludzi z danego regionu czy rejonu zachęcać do tego. Nie wiem, być może tutaj Pan Radny będzie jeszcze chciał uzupełnić tą wypowiedź. Ja mam taką sugestię, Panie Burmistrzu, ponieważ osiedle Bukowskie to są budynki wielorodzinne, mają 30-70 mieszkań i to jest, ja rozumiem efekt dla MPC-u, ale jest okazja przy tak masowym, przy tak potencjalnych masowych odbiorach pożenić być może odbiorców indywidualnych. I chodzi o to, czy gmina naciska, czy gmina o tym wie, czy gmina z tymi projektantami działa, bo ja takich działań po prostu nie widzę. Nie? Dziękuję bardzo. Pan Radny Sapa, w uzupełnieniu, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, to tak, chciałbym jakby częściowej odpowiedzi panu radnemu Fuglowi udzielić tak. Z tego, co wiem na pewno, to my projektując albo zlecając projektowanie, no później czuwamy cały czas nad tym, staramy się o to, aby widząc, co jest wokół osiedla, przewidywać średnice rurociągów takie, które absolutnie bez problemów na te w najbliższym sąsiedztwie i być może w dalszym, dlaczego podkreślam, w dalszym też. I teraz to, co pan burmistrz mówił o tej opłacalności. Szanowni Państwo, ta opłata, tak zwana przyłączeniowa, to proszę mi wierzyć, ona nie wynika z jakiegoś, widzimy się, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, tylko jest to jakby narzucona odgórnie taka opłata. I z czym się to wiąże? Że jeśli jeden budynek jest dość odległy od istniejących bądź projektowanych sieci, to jest to bardzo duża kwota. Ale gdyby się okazało, że są zwarte jeden przy drugim i tak dalej, gdyby się okazało, że będą zainteresowani podłączać się do miejskiej sieci również inni, bo to najczęściej tak, zwraca się jeden, a my pytamy, czy jeszcze ktoś obok by nie chciał. I wtedy podkreślam, jeśli w danym rejonie będzie więcej budynków chętnych do podłączenia się do sieci grzewczej, tym te opłaty będą minimalizowane i będą coraz mniejsze. Czyli to tak można powiedzieć, że trzeba by uczynić wszystko, żeby w jakikolwiek sposób nieustająco zachęcać potencjalnych odbiorców energii cieplnej, żeby zechcieli się zainteresować, wystąpić, czy uzyskać te informacje, czy te warunki do projektowania. No bo tak, już dość dużo mówimy i długo, nie waham się powiedzieć o likwidacji niskiej emisji i tak dalej, no tylko jak na dzień dzisiejszy
to odzew mieszkańców, którzy by mogli, podkreślam, którzy by mogli, jest nie za duży. Na pewno się dzieje coś, ale nie tak moim zdaniem, jak powinno się dziać. No i teraz, no nie wiem w jaki sposób, ale trzeba by było, bo my się staramy wspólnie z elektrownią, ale jak widać chyba jest to niewystarczające, żeby jednak próbować, no przede wszystkim informacja, bo najgorsza jest sytuacja taka, że ludzie posiadają pełną wiedzę, pewną, nie pełną, tylko pewną wiedzę, ale nie do końca i to funkcjonuje, a bo to drogo, bo to się nie da, bo to się nie opłaci. No myśmy organizowali takie spotkania i w każdej chwili i w każdym miejscu możemy takie spotkania organizować, gdzie na takim spotkaniu praktycznie zostanie powiedziane wszystko. No tylko tak jak mówię, no tutaj wszystkie strony byłoby dobrze, żeby się w to zechciały zaangażować i próbować, bo no ja tutaj akurat jednym z takich przykładów, i to będę wracał do tego, jednym z takich przykładów jest osiedle Rzepnik. Jest to bardzo zwarte osiedle, no i tak przymiarki są już któryś rok, jeden wystąpi i spotykaliśmy się, potem miały być te deklaracje, no i nie było odzewu wielkiego, ale jednak podkreślam z całym naciskiem, że jest to tak zwarte osiedle, że tam naprawdę nie byłoby tak dużych problemów finansowych, jakie podnosił pan burmistrz Tomasz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan radny Grzegorz Klimas. Panie przewodniczący, panowie burmistrze, szanowna rado. Generalnie moje zapytanie wyczerpał pan Józef, pytając się o ten program doświadczalny, który był ogłaszany, bo tam, o ile pamiętam, też miała być termomodernizacja budynków ujęta w tym, ale to na razie nic jeszcze nie wiem, bo z tego czekamy, tak jak pan burmistrz mówił. Pan radny ma na myśli panią Emilewicz, minister, tak? Tak. No tak jak już burmistrz powiedział, pewne rozmowy toczymy, jakieś są, ale na razie nic konkretnie jeszcze nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Pani radna Janina Rączka. Szanowni panowie burmistrzowie, szanowni radni, ja chciałam podnieść kwestię szybkiej kolei, która kursuje relacje Kraków Główny z Kawina. Mówię w imieniu mieszkańców okolicznych wsi w kierunku z zachodniej części gminy, jak również pracowników, którzy się do mnie zwracają, pracujący na terenie dawnej huty Aluminium. Jest gorąca prośba, czy byłaby taka możliwość przedłużenia kursowania tego pociągu do stacji podboru Skawińskie. Co za tym przemawia? Po pierwsze, bardzo ludzie sobie cenią komfort jazdy tym pociągiem, szybki dostęp do Krakowa. Natomiast są takie aspekty, jak po prostu gro osób z Krakowa dojeżdża środkami komunikacji samochodowej i po prostu w godzinach takich newralgicznych, pożerannych, w godzinach popołudniowych robią się straszne korki. Z obserwacji, które przeprowadzili osoby korzystające z tego taboru, widać, że pociąg przyjeżdża do Skawiny i on czeka dłuższy okres. Ten czas, okres pozwoliłby na to, żeby ten pociąg dojechał do podborów skawińskich i w tym czasie się zmienił. Bo często bywa tak, ja mówię to, przekazuję informacje od mieszkańców, że jeden pociąg przyjeżdża, zanim przyjeżdża za 40 minut kolejny i odjeżdża ten pierwszy, a ten kolejny czeka na powód z powrotem do Krakowa. Na pewno by to w jakiś sposób rozładowało kurs na drodze 44 ruch, tym bardziej, że w tej chwili idą tam inwestycje, są zatory takie i po prostu jest naprawdę trudno. Jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo proszę w imieniu i mieszkańców, i pracowników z tereny byłej huty Aluminium, bo oni też również do mnie się w tej kwestii zwracali. Po prostu pytanie padło wprost w stosunku do mnie, żeby się zapytać, jakie są przeciwwskazania, że nie została ta linia przedłużona do podborów skawińskich. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jakie były decyzje Urzędu Marszałkowskiego czy Marszałka i samych kolei małopolskich, że on tylko jeździ do Skawiny, to przepraszam, ale w tym momencie trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast powiem tak, no nas nie trzeba przekonywać, że ten pociąg powinien dalej jeździć, nie tylko do podborów, ale co najmniej do Zatora albo dalej, więc nie tylko na terenie naszej gminy i nad tym pracujemy. Problem jest ten, o którym
którym już mówiłem wcześniej, czyli no my tutaj mówimy o pociągu, a stacja podbory Skawińskie będzie w remoncie od lipca i ten remont będzie pewnie, znaczy od lipca, od połowy roku i ten remont pewnie potrwa mniej więcej z rok. W związku z tym, no to jest cały czas ten sam problem, że rozumiem mieszkańców i też bym chciał, żeby ten pociąg jeździł, ale z drugiej strony to jest tak, że za chwilę tam po prostu wejdą inwestycje kolejowe, które spowodują, że te pociągi nie będą jeździć. Niemniej jednak spróbujemy porozmawiać i z kolejami małopolskimi, i z PKP, czy nie byłoby szansy jakiegoś chociaż jednego czy dwóch składów w tych newralgicznych momentach, kiedy się zaczynają zmiany, puścić. Jeżeli mogę uzupełnić, to jeszcze padło takie sformułowanie, że o ile mieszkańcy, którzy dojeżdżają od strony Kalwarii, mają większą możliwość korzystania z taboru kolejowego, bo ta częstotliwość pociągów jest większa, bo to jest i szybka, i po prostu i małopolskie linie, i tych pociągów na Zakopane jest więcej, to praktycznie w kierunku Oświęcima nie ma żadnego pociągu. I to jest między, a poza tym kolejna sugestia, którą mi przekazano z obserwacji, że na trasie Kraków Główny, a właściwie to od Bonarki, od Swoszowic i Swoszowice i Sidzina nie ma, bo gdzieś tam przewinęła się taka informacja, że pociąg nie może jechać, bo nie są dostosowane perony do tego rodzaju wagonów. Okazuje się, że nie ma modernizacji peronów ani w Swoszowicach, ani w Sidzinie. One są standardem porównywalnym do Skawiny Zachodniej i do podborów. Nie jest potrzebna w tej chwili funkcjonowanie żadnej kasy biletowej, bo jak wiemy, konduktorzy sprzedają bilety w pociągu i po prostu taka jest prośba mieszkańców, żeby się podchylić na tym tematem. Dziękuję bardzo. Dobrze. Wszystkie te przystanki, o których pani radna powiedziała, będą remontowane. Właśnie teraz. Właśnie ja cały czas o tym mówię. Skawina, podbory, Skawina Zachodnia, nowy przystanek na Jagielni, Sidzina, Swoszowice i Bonarka. To są wszystko przystanki i stacje, które będą teraz remontowane, łącznie z wymianą torów i podtorza. Więc dlatego te inwestycje, jest tak trudno teraz zaplanować tą komunikację kolejową. Ale oczywiście no, spróbujemy na ten temat porozmawiać, czy coś będzie jednak możliwe, chociażby w trakcie tych remontów. Dziękuję bardzo. Pan Rady Pac. Szanowni Państwo, to o kolei dużo mówimy. Moje wrażenia jako korzystającego z tej kolei. Proszę Państwa, bo to, co pani radna mówiła, oprócz małopolskich kolei mamy jeszcze kolej regionalną, z tym, że w moim przypadku jestem seniorem i tu mam bez żadnej karty seniora ulgę w kolejach małopolskich za 3 złote. Kupuję bilet, który jest ważny 4 godziny. Proszę Państwa, tylko chciałem zwrócić uwagę, że mamy pytanie, punkt wolne wnioski i zapytanie. Tak. Będą zapytania. W związku z tym natomiast pytanie, jeden problem, który jest związany z koleją, to że nie ma u nas parkingu w Skawinie. Jeszcze daleka droga do tegoż i stąd jest mniej użytkowany. Natomiast wracając do kolei, jeszcze kontynuując. Proszę Państwa, przeczytałem ilustrowaną historię Skawiny. Dlaczego nie ma obyczaju, żeby prawdę historyczną pisać? Wydaje to Muzeum Regionalne w Skawinie. Pobieżnie to przeglądałem. Dwa błędy związane z koleją. Kolej, która powstała w XIX wieku, to był odcinek Skawina Sucha Beskidzka Żywiec Rajcza Zwardoń, a nie Chabówka. Chabówka była następnym etapem rozbudowy. Również, proszę Państwa, ratusz. Nieprawdą jest, że jest budowlą z XIX wieku, z lat 80. Architekt Jakielski, początek XX wieku. No i cóż, dzieciom wciskamy półprawdę znowu. Tak samo jak wiele półprawd znajduje się w opracowaniu 60-lecie drużyny harcerzy Czerwony Mak. Otrzymaliśmy to, przeglądnąłem. Proszę Państwa, zdegradowaliśmy pana Skrzyńskiego. W tej książce występu jako patrona ronda.
W tej książce występuję jako pułkownik. Jest fotografia, osobiście bym już znany, a my tylko porucznikiem żeśmy go mianowali na tym rządzie. Ja odpowiadając na to pytanie, trzeba pamiętać, że święty pamięci pan Tomasz Skrzyński zawsze przedstawiał się jako podporucznik ułanów karpackich. Koniec, kropka. Natomiast i dlatego spełniając jego życzenie, ponieważ on uważał, że dla niego ważny jest stopień, zresztą myślę, stopień, który uzyskał na polu walki, natomiast nie ten, który podał mu, w związku z tym w pewnym sensie szanując jego wolę, którą wielokrotnie wyrażał, w związku z tym taką decyzję tutaj podjęliśmy. Natomiast w tym opracowaniu zasugerowano się tym stopniem, który on później otrzymał. On zawsze się przedstawiał i mogę tutaj poświadczyć, że pan radny, podporucznik ułanów karpackich. Tak się zawsze przedstawiał. A że tak się przedstawiał, to wiem. I byłem świadkiem na Gubałówce w trakcie bytności pana prezydenta Kaczorowskiego, jego starcia, zwarcia z porucznikami, kapitanami, którzy nie awansowali po wojnie do stopnia pułkownika. Także nie wiem, czy tu nie trzeba będzie, bo jest ta dekomunizacja. Nie trzeba będzie, korzystając z tej uchwały, jeszcze raz się przyjrzeć jego życiorysowi i IPN też zasilić. Bo to była dość ostra sprzeczka. Tak. Również, proszę Państwa, w tymże wydaniu taka mała fotografia prezydenta Kaczorowskiego. Trzeba było iść do pana Skrzybalskiego lub do mnie i byłyby właściwe fotografie ze Skawiny. Jest okazała fotografia pana przewodniczącego, kilkanaście fotografii, a dlaczegoż ta osoba, tak zacna, tak wspaniała, została potraktowana taką maleńką fotografią? Gdzie kilkanaście fotografii? Którego przewodniczącego? No to wielu fotografii, nie liczyłem. Chyba mamy różne opracowania. Nie, no to co dostałem. Jest kilka fotografii. No, ale również, szanowni państwo, pani generałowa Andersowa też jest na takiej jednej fotografii. A wystarczyło iść do pana Skrzybalskiego, bo pani Andersowa była wielokrotnie i zamieścić właściwe fotografie. No i te daty, znowu mi te daty nie grają. Dlaczego różne trzy daty są podane powstania harcerzy czerwonych aktualnych? W jednym opracowaniu. Ja mam do pana pytanie, jeżeli ma pan tego typu wątpliwości, w związku z tym nie jest tutaj na przeszkodzie, panie radny, żeby skierować pytania nie, do stowarzyszenia, ale ja mówię, prośbę, bo my panu teraz tego nie wyjaśnimy. To, jak i tamto opracowanie za pieniądze gminne, to dlaczego my finansujemy rzeczy, które nie są całkowicie prawdą historyczną? Przecież to z budżetu gminy. No, ale wracam jeszcze do innych rzeczy związanych z całkiem czymś odmiennym. Mam nadzieję, że panowie burmistrzowie zaplanują albo wyślą już kogoś do sprawdzenia stanu technicznego boiska do koszykówki w tym kompleksie boisk przy basenie. Ono jest dziurawe. Śnieg znikł i użytkowanie tegoż, bo tam jest nawierzchnia, grozi no, z wichnięciem i nie powinno być dopuszczone do użytkowania. Duże ubytki w tej, bo tam jest wielowarstwowa i ta najważniejsza wierzchnia warstwa, no na dużych powierzchniach jest dziurawa. Także proszę panów burmistrzów o wysłanie odpowiednich osób i podjęcie działań, bo mimo, na pewno już za chwilę będą użytkownicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan radny Sapała. Jeszcze króciuteńko, panie przewodniczący, bo dużo mówiliśmy o kolei, o przystankach nowych i tak dalej, ale piękny planujemy parking przy naszym przystanku kolejowym w mieście Skawina, ale czy również są rozważane jakieś miejsca parkingowe, przy, gdyby były podbory, gdyby była Sidzina, no bo tam na dzień dzisiejszy nie ma żadnych, a też jest ten sam problem, że gdyby ktoś podjechał tam zostawić, miał gdzie samochód, wsiada i jedzie do Krakowa. I to jest jedna sprawa, o to bym pytał albo prosił, żeby takie sugestie gdzieś zamieścić, żeby to rozważać przy wszystkich, bo to jednak jak mówimy o tym, żeby jak najmniej poruszało się samochodami, a wykorzystywać kolej, no to muszą być miejsca parkingowe. No i jeszcze wracam z prośbą o odpowiedź na to pytanie, gdzie prosiłem, czy są przewidywane jakieś przeglądy stanu tych nawierzchni ulic w naszym mieście, żeby polikwidować do
doraźnie te dziury, które powstały po zimie. Dziękuję. Widzę, że pierwszą kwestię pan burmistrz zanotował, w drugiej kwestii pan burmistrz Episko. Nie. W kwestii dróg oczywiście jest to planowane. W tej chwili jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy, który będzie wykonywał te drogi. 22 stycznia został otwarty przetarg. Jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych ofert. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej i wykonawca przystąpi do remontów cząstkowych ulic. I oczywiście, że będzie w tym czasie również wykonana gruntowna analiza stanu nawierzchni drogowej. Pan radny Mocha. Jeszcze mamy ten pierwszy temat. A pierwszy temat to parkingi. Tak, jeżeli chodzi o parkingi, oczywiście jak najbardziej planujemy. W tym momencie są w realizacji tak na sprawę trzy park and ride'y, czyli Skawina Zachodnia, parking tutaj pod dworcem, który jest najbardziej zaawansowany w Radziszowie. Oprócz tego składamy wniosek, myślę, że w połowie roku, na budowę kolejnych 8 parkingów. W tym momencie jest przygotowana dokumentacja techniczna. Każda stacja czy przystanek kolejowy, który jest na terenie naszej gminy, jak wszystko dobrze pójdzie i dostaniemy środki, będzie miał taki parking. Oczywiście nie na taką skalę jak tutaj, bo to będą parkingi rzędu 20-30 miejsc postojowych. Pan radny Mocha w kolejności zgłoszeń. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysokie rado, zebranie goście. Ja chciałem zaznaczyć albo zwrócić uwagę troszeczkę na inny problem, aspekt przyrodniczy. Mówimy o dzikiej zwierzynie. Wczoraj też na Komisji Zdrowia pan Bronisław Bień też nam zwrócił uwagę odnośnie dzikich zwierząt. Mamy tego towarzystwa coraz więcej, bardzo dobrze, po to świadczy o czystości, albo przynajmniej większej czystości w naszej gminie. Natomiast jest to również zagrożenie. Pan Bronisław zaznaczył, czego nie wiedziałem, że na przykład będące tam mieszkańcami Jaśkowic poniekąd dziki zostały usunięte w ilości 3, a stado, które tam ma 20 sztuk, dalej sobie biega i terroryzuje, w cudzysłowie oczywiście, mieszkańców. Natomiast drugim problemem, który chciałem podkreślić w tym aspekcie, jest to, że ja próbowałem zgłosić i tutaj chciałem zgłosić oficjalnie, że wał przeciwpowodziowy na kanale Wiślanym, Łączańskim, kanale Łączańskim od strony Fiodorfa Nila został dość mocno nadwyrężony przez pracę bobrów, które tam zamieszkują ten kanał Łączański. Tam już prawie drzew nie ma, zostały zlikwidowane właśnie za pośrednictwem bobrów. Mają bardzo duże żerenie i od strony budynków mieszkalnych ten wał też jest dość mocno zdegradowany. Myślę, że to nie jest temat na dzisiaj na dyskusję, to jest temat do analizy i do zgłoszenia odpowiednim służbom, ponieważ obawiam się, że w momencie, kiedy byłaby woda rzędu 2010 roku, miejscowość Kopanka, ani co za tym idzie gmina Skawina i miejscowość pod tytułem Skawina obok raczej by się przed wodą, tak dużą wodą, nie obroniła i moglibyśmy w cudzysłowie i kolokwialnie mówiąc pływać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Najder. Króciutko. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć tak, odpowiadając panu Pacowi, że jeżeli ma kierować uwagi odnośnie wydawnictwa, to pewno i częściowo do mnie, bo twórcą merytorycznym była grupa seniorów harcerzy, do których należę. Wydaje mi się, że wydawnictwo, które Państwo macie, po prostu spełnia oczekiwanie całego środowiska harcerskiego i mogę powiedzieć tak, że jestem dumny z tego, że przy pomocy pana burmistrza i środków gminy udało się zrealizować, czego przykładem, drodzy Państwo, była uroczystość 60-lecia tu w tym miejscu w Sokole. Ważne wydarzenie historyczne dla całego środowiska harcerskiego. Więc jeżeli są jakieś wątpliwości, to proszę kierować do mnie. Natomiast po prostu ważną rzecz pragnę poruszyć, albo dwie ważne rzeczy. Proszę Państwa, jest taki zwyczaj, dobrze by było, żeby on był, Panie Burmistrzu, kontynuowany, że w okresie martwym przygotowuje się wszystko tak, żeby w okresie budowlanym rozpocząć realizację wszystkiego, co jest ważne dla gminy. Zwracam uwagę, że w relacjach ze starostwem proszę zwrócić uwagę na wszystkie te rzeczy, które wiążą gminę, żeby można było rozwiązywać wszystkie problemy, które są zawarte w porozumieniu między gminą a starostwem, ze szczególnym uwzględnieniem, o czym
dziś była mowa, gospodarki wodami opadowymi po prostu w rejonie dróg gminnych i powiatowych. Dla przykładu, o czym wczoraj na komisji żeśmy mówili, skrzyżowanie Wyspiańskiego z batalionów chłopskich. Poważny problem tego typu jak przy ulicy Bukowskiej, bo od strony południowej również mamy pas osuwisk. I proszę, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę po prostu w okresie martwym przy realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych. Jest to punkt wyłączony z jawności, dlatego też prosiłbym o wyłączenie kamery. I szanowni Państwo, zanim zamknę dzisiejszą sesję, chciałem tylko poinformować, że termin kolejnej sesji przewidywany jest na dzień 28 lutego. W związku z tym z panem burmistrzem spotykam się w sprawie omówienia porządku tej sesji 19 lutego o godzinie 16:30. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad 37, 38 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie. Zamykam obrady.